Także dobry wieczór wszystkim, widzę Fedum 40 z dyrektorem sportowym Wizewa Łódź Tomaszem Wichniarkiem. Właśnie zaczynamy. Ile to potrwa, nie wiem, ale mam nadzieję, że tematów będzie bardzo dużo. Także cześć Sławek, cześć Błażej, cześć wam wszystkim. Zaczynamy. Dobry wieczór, jak się słyszymy? Halo, ja bardzo dobrze słyszę. Okej, słyszymy się dobrze. Dziękujemy za zaakceptowanie zaproszenia. Myślę, że dzisiaj będzie bardzo dużo ciekawych kwestii, także możemy powoli... Znaczy ja tylko jedną rzecz powiem, ponieważ niestety o 19.50 muszę zejść na dół, będę miał telefon przy sobie i będę mógł rozmawiać, ale na sekundę muszę wyjść z mieszkania, coś odebrać i nie udało się tego załatwić inaczej, więc no nie wiem, 2 minuty będę po prostu takie troszeczkę wyłączony. Nie ma problemu, poradzimy sobie. Tak? No, tylko mówię, żeby później nie było. Nie ma problemu. Panie dyrektorze, my jesteśmy elastyczni, spokojni. Jestem spokojny, tylko wolę zawsze wolę powiedzieć, żeby nie... Nie ma problemu. Tak jak się umawialiśmy, mieliśmy zacząć o 20 z panem, ale jak już pan jest, to nic się nie dzieje, możemy to zacząć szybciej. To ja zapytam tak na szybko tą opinię tego meczu w Krakowie, jak pan to widział. Tak w paru słowach, najlepiej w paru zdaniach. Znaczy, no na pewno to nie był nasz najlepszy mecz od dłuższego czasu. Raczej słabszy z tych meczów, które ja pamiętam, aczkolwiek spojrzałem tylko chwilę, bo jeszcze nie analizowałem tego meczu, bo zawsze było 2 dni po meczu. To dość dużo kilometrów przebiegło, szczególnie Krakowia. To Krakowia zagrała bardzo dobry mecz, taki też niespodziewany, chyba dobrze, jak na ostatnie mecze gdzieś tam w Krakowi, u siebie szczególnie. Dlatego no na pewno powiem tak, pokazaliśmy widzewski charakter i odwróciliśmy wynik w ostatnich właściwie minutach tego meczu i za to nam chwała, ale mecz nie był najlepszy w naszym wykonaniu. Jesteśmy tego świadomi. A co pana smuci tak najbardziej w tej całej rundzie, jakby spojrzeć na nią tak globalnie, bo już 9 kolejek za nami, to co pana najbardziej smuci, a co pana najbardziej zadowala tak naprawdę w tej rundzie? No na pewno smucą nam zdobycze punktowe, no tutaj nie ma co ukrywać. Aczkolwiek ja tak powiem paradoksalnie, że my analizowaliśmy naszą grę po rundzie jesiennej i mieliśmy 2-3 takie słabe punkty działań naszego zespołu i chcieliśmy, żeby ten na tym popracował i żeby to poprawił. I my to poprawiliśmy. Szczerze mówiąc, ja nie pamiętam oczywiście, ja nie wiem dokładnie, jakie są dzisiaj statystyki po meczu z Krakowią, bo tego jeszcze nie, dopiero jutro mamy taką analizę głębszą, ale do tej pory właściwie mamy lepsze statystyki i lepiej wykonujemy działania, szczególnie w ofensywie, w rundzie wiosennej niż w rundzie jesiennej. Oczywiście w sporcie dzisiaj wynik i to jest jakby najważniejsze, a ten wynik za tym nie idzie, ale mówię tak, patrząc na to stricte realizacja pewnych zadań, jeżeli chodzi o szybkość podejmowania pressingu, odbiory piłki, ilość stwarzanych sytuacji, to polepszyliśmy nasze poszczególne statystyki. Ja wczoraj, nie wczoraj, chyba w piątek rozmawiałem z dyrektorem Newcastle, bo to byłem na takim kursie. I oni mówią też, że oni też zwracają uwagę na statystyki, bo bramka to jest wypadkowa pewnych zdarzeń, na które nie zawsze przekłada się dobra gra. I na to też tak patrzymy. Na szczęście tych punktów zdobyliśmy w pierwszej rundzie tyle, że my możemy sobie dzisiaj spokojnie też na to patrzeć i patrzeć, jak się gdzieś zespół rozwija, bo my, mówię, statystycznie podejmowanie pewnych działań jesteśmy lepsi niż robiliśmy to w rundzie jesiennej, gdzie zdobyliśmy tych punktów zdecydowanie więcej. Tak, też mam takie wrażenie. Miałem takie wrażenie do mniej więcej połowy tej rundy, że wyglądamy na pewno bardziej dojrzale, bardziej powtarzalnie zdecydowanie. Nie wiem, no pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to wyjście spod pressingu, rozgrywanie od tyłu, to na pewno zaliczyliśmy progres. Zdecydowany w mojej ocenie. Natomiast mam takie jakieś dziwne wrażenie, że czym dalej w las, tym więcej drzew i ta nasza gra wygląda z każdym meczem coraz słabiej. Znaczy na pewno te mecze i z Wisłą Płoc i teraz ten z Krakowią, no też tego też trzeba zwrócić uwagę troszeczkę na to, że pewne zmęczenie, brzydko powiem, materiału, to znaczy troszeczkę kontuzji nam się trafiło i w takich spraw chorobowych, grypowych. Zespół, no, tutaj nie będę może zdradzał, ale rzeczywiście przed tym meczem kilku zawodników miało stany podgorączkowe, byli osłabieni, co spowodowało, że też na pewno może nie byliśmy w takiej dyspozycji, jakbyśmy chcieli. To tak, no każdy zespół będzie miał w lidze jakiś tam kryzys.
i ważne, żeby w tym kryzysie wytrzymać, no bo gramy na pewno słabsze mecze, znaczy słabiej wyglądamy niż mecze z Pogonią, z Legią Warszawa, nawet z Lechem Poznań, który taki mecz był troszeczkę może na zabicie, ale powiedzmy jednak przeciwnik, klasa przeciwnika dość wysoka, Jagiellonia, gdzie powinniśmy mecz zdecydowanie wygrać, zdecydowanie lepszym zespołem, czy z Lechią. To tak, tutaj się zgodzę, no ale to też są takie, no nie ma takiej możliwości, żeby utrzymać formę zespołu przez całą rundę na podobnym poziomie. Zobaczymy, jak będą następne mecze. Mamy już za chwilę mecz ze Stalą Mielec, więc my za chwilę będziemy mogli to zweryfikować, czy to rzeczywiście jest jakiś taki słabszy okres. Mówię, ale my sprawdzamy przede wszystkim te wszystkie parametry biegowe, sprawdzamy te wszystkie parametry, które zawodnicy osiągają, i nie tylko jeśli chodzi o odległości, które pokonują, ale także intensywność tych działań. I to do meczu z Krakowią nie spada drastycznie. Są bardzo porównywalne te parametry. Jasne. Mówił pan, że nie ma takiej możliwości właśnie, żeby zagrać równo, żeby nie zapaść jakiegoś dołka. To ja mam takie właśnie pytanie a propos tego. Czy łudził pan się, że rozegramy cały w miarę równy sezon tak naprawdę jednym wartościowym napastnikiem czy młodzieżowcem? Znaczy, nie mówię tak, że to jest jeden wartościowy napastnik czy młodzieżowiec. No, oczywiście mówimy tu o Zjawińskim, który jest gdzieś zmiennikiem. To jest trochę inny typ napastnika. To jest chłopak, który nie jest zawodnikiem, który będzie ścigał się przeciwnikiem, tylko raczej zawodnik z pola karnego. Nie dostał tych meczów pola karnego, nie dostał może tych meczów zbyt wiele, ale on naprawdę, no, odrobinę szczęścia, to co wtedy uderzył piłką, piłka potrafiła w słupek, to nie jest zawodnik, który nie marnuje nam jakieś nie wiadomo ile sytuacji, czy gra jakoś tam gdzieś bez nadziei. On realizuje, to jest taki trochę inny typ napastnika i my sobie zdawaliśmy z tego sprawę, tylko ja bym nie chciał tutaj tak strasznie wchodzić w te sprawy finansowe i jakieś budżetowe, ale my też mamy swoje możliwości, bo tutaj takie w pewnym momencie zrobiła się jakaś taka dziwna narracja, że widzę, to właściwie powinien zrobić nie wiadomo ile transferów, ma olbrzymi budżet, olbrzymi piłkarzy i to właściwie to jesteśmy gotowi na to, żeby stawić czoła najmocniejszym. No niestety musimy zwrócić na to uwagę, że my jesteśmy Beniaminkiem, a nasz budżet jest porównywalny, jeśli chodzi o pierwszy zespół, o wydatki na pierwszy zespół. Zespołami raczej z niższych punktów tabeli, czy takich zespołów biedniejszych troszeczkę, jak na przykład Warta Poznań, czy nie wiem, Radomia, który na przykład wydaje więcej pieniędzy na piłkarzy, bo tutaj musimy rozumieć dwie rzeczy. Budżet klubu, a budżet, który klub może przeznaczyć na funkcjonowanie pierwszego zespołu. My mamy bardzo duże koszty związane z prowadzeniem klubu i to wynika z różnych przyczyn i my nie możemy pozwolić do tego, żebyśmy my sobie teraz gdzieś poszli wabank na zasadzie tego, dobra, robimy, zobaczymy, co z tego wyniknie, no bo to za chwilę będziemy, obyśmy nie mieli za chwilę powtórki z historii, ja jestem daleki od tego, ja jestem jednak człowiekiem, który chciałby coś budować i jestem, patrzę na to bardzo realistycznie i wiadomo, że wsparło, przydałoby nam się może jeden czy dwóch piłkarzy, ale z drugiej strony też od razu byśmy zabili tych, którzy przyszli, my dopiero w czerwcu robiliśmy tyle zmian, więc my też nie możemy tych piłkarzy po pół roku wszystkich, nie wiem, następni, to nie jest Football Manager, to są pewne zasady, które powinniśmy prowadzić po to, żeby ten zespół rozwijać. Ale to nie ma pan wrażenia, że jednak temu zespołowi brakuje świeżej krwi, że nikt pewnie tutaj zimą nie spodziewał się 10 transferów, ani 5, ale na pewno jednego, dwóch zawodników do przodu przede wszystkim, którzy troszkę więcej by wnieśli, bo ten zespół... No ale wtedy, jeżeli byśmy mieli środkowego pomocnika, to Szechu w ogóle by nie grał. No i teraz bardziej za chwilę mówimy, że nie mamy zawodnika. Jeżeli powiem tak, wzięlibyśmy zawodnika skrzydłowego, to kto nie grałby, Terpiłowski czy Pawłowski? Który byłby, bo jeżeli by brać, to brać pierwszy wybór. Nie brać zawodników do rywalizacji, coś do rezerw, bo do tego jakichś zawodników też mamy. I no, my zrobiliśmy też dużo zmian w czerwcu. No to jest tak, że po 3 miesiącach oceniać zawodników, czy po 4 miesiącach oceniać zawodników, dla mnie mogło to być błędne, a też z drugiej strony, kontraktując zawodników już teraz zimą, znowu byśmy powiedzieli, że nie mamy już miejsca, przestrzeni, żeby kontaktować następnych zawodników w czerwcu. Ale Pawłowski to jest jedyny zawodnik z przodu, który tak naprawdę robi nam grę na ten moment. No, tak, zupełnie się nie zgodzę. Oczywiście Bartek jest zawodnikiem wiodącym, tylko że Terpiłowski młodzieżowcem chcemy grać i musimy grać, to jest druga pozycja. I tak szczerze mówiąc, za chwilę by się okazało, że nie mamy zawodnika, bierzemy kolejnego, jest Hansen, który jako zmiennie się sprawdza, strzela nam bramki, więc nie ma powodu, żeby,
żeby nie wchodził jako zmiennik i zmieniał czy Pawłowskiego, czy Terpiłowskiego, bo tu nie możemy mu zarzucić, że statystyki ma bardzo wysokie w momencie, kiedy dostaje swoją szansę. Więc no to też my nie mamy dzisiaj możliwości zatrudnienia 28 piłkarzy. No ja sobie zdaję sprawę, że fajnie było mieć jeszcze jednego, jeszcze jednego, jeszcze jednego. I my takie też podjęliśmy jakieś próby, ale się okazało, że dwa nasze pierwsze wybory, jeden ze względów formalnych, drugi ze względów rodzinnych, nie mogliśmy zrealizować i stwierdziliśmy, że jeżeli to nie jest dzisiaj nasz wybór, to stwierdzimy, że na przyszłym sezonie będzie naszym wiodącym piłkarzem, no to nie do końca uważamy, że powinniśmy zrobić. Jest wśród... Mówi pan o Ramirezie, tak? Mówię o Ramirezie, mówię o jednym zawodniku, który był przygotowany na to, że powinniśmy go, gdzieś chcieliśmy go pozyskać, ale się okazało, że ze sprawy rodziny spowodowały, że on w ostatniej chwili nie podjął tego wyzwania. A czy jest to transfer jeszcze możliwy w przyszłości, czy już nie? Znaczy, my mamy jesteśmy przygotowani, znaczy inaczej, my pracujemy na następną okienko, my mamy na tą pozycję kolejnych zawodników. No, oczywiście jest możliwy w przyszłości. A może pan zdradzić to nazwisko drugie? Nie. Nie, bo mogę go zrealizować jeszcze w czerwcu, więc nie będę go zdradzał. Aha, okej. Okay. A kto jest priorytetem? Rozumiem, że Ramirez dalej jest w grze, tak? Znaczy, danym mamy kontakt, tak, gdzieś tam mamy go w obserwacji, aczkolwiek nie gra teraz, więc zobaczymy, jakie będą nasze decyzje. Ja, panie dyrektorze, tak obserwując sobie naszą grę na jesieni, gdy zakończyła się runda jesienna, no to sobie tak diagnozowałem w prywatnym swoim, tutaj powiem, rankingu swojego amatorskiego dyrektora sportowego, że tak wejdę w pana buty, sobie tak diagnozowałem, że potrzebnych nam jest trzy transfery, liczyłem na trzy transfery. Fajnie, że udało się wprowadzić jakąś konkurencję dla Fabio, tak, no bo Fabio niestety chorowity i tutaj cały czas się przyciąga jego prawdziwy powrót. I tu uznaję dobry ruch, bo też tak diagnozowałem. Natomiast zastanawiałem się przede wszystkim nad środkiem pola, bo uważam, że cały czas Jordi jest niewykorzystywany w naszym klubie dostatecznie, jakby mógł być wykorzystywany, no bo to jest facet z nieprzeciętnym gazem, jak na naszą ekstraklasę, silny chłop i ja bym widział takiego gościa, który mu potrafi zagrać prostopadły pas, czego u nas no strasznie brakuje. On nie ma tych piłek, żeby się ścigać z tymi obrońcami. Przykładem jest na przykład bramka, jak pan sobie przypomina, na przykład z Gliwic, gdzie Patryk Szczepiński był taki fajny pas, zagrał z boku i wyszedł sam na sam. I tego mi zdecydowanie brakuje, dlatego Dani fajną by był na pewno alternatywą i bardzo żałowałem, że takiego piłkarza nie będzie u nas. No i tak sobie diagnozowałem jeszcze tego napastnika, bo cały czas mam takie nieodparte wrażenie, że no, że ten Jordi, to wie pan, jak to za komuny się mówiło, bo ja jestem jeszcze dzieckiem komuny, za komuny wychowywany, jak się mówiło, że czy się stoi, czy się leży, to 1500 się należy. I mam wrażenie, że ten nasz Jordi też ma takie przeświadczenie, że no, że ten plat ma, no, tak naprawdę, bez żadnego problemu. I to jest problem właśnie, no. Znaczy, powiem tak, oczywiście można na ten temat dyskutować, my też znamy zawodników, wiemy, jakie mają motywacje i czy jednego motywuje rywalizacja, a drugiego co innego. Sama chęć wygrywania i tak dalej, więc to też pewne rzeczy podejmujemy. To też, co mówiłem wcześniej, to też ja bym nie chciał cały czas opowiadać o tych kwestiach budżetowych, ale to na to też trzeba zwrócić uwagę. Są też pewne koszty, które trzeba ponieść, trzeba zastanowić się, czy dzisiaj możemy te koszty ponieść, jakie będą ich konsekwencje w przyszłości i czy zawodnik, który zakontraktowaliśmy wcześniej, nie dać w kwestii jakby szansy, czy możliwości jednak pokazania tych swoich umiejętności. Tutaj daję na przykład Szechu, który bardzo mało grał, a teraz zaczyna grać i pokazuje chyba się coraz lepiej mimo wszystko strony. No. Proszę mi powiedzieć, czy jeżeli Widzew, załóżmy, że ta jesień w wykonaniu Widzewa nie byłaby tak dobra, jak była dotychczas, prawda? No bo trzeba sobie powiedzieć, że wynik był mocno przerósł na pewno pana oczekiwania i większości kibiców, tak mi się wydaje. Ale załóżmy, że ten Widzew po prostu byłby gdzieś tam pod tą kreską i ten wynik nie byłby tak bardzo dobry, jak był i co daje nam dużą rezerwę tego, co się dzieje teraz na wiosnę. To czy te ruchy byłyby zupełnie inne tą zimą, czy też pan by tak spokojnie do tego podchodził, że nie możemy, że nie powinniśmy, żebyśmy nie dali szansę. Żeby sprawa była jasna. Ja nie mówię, że nie powinniśmy, nie możemy. Tylko z drugiej strony, jeżeli byśmy mieli teraz dużo mniej punktów, bo byśmy słabiej wyglądali, to byśmy mieli więcej słabych punktów, to stwierdzilibyśmy, że musimy je wzmocnić, bo byśmy, nie wiem, Jordi by nie strzelał bramek, Pawłowski by nie strzelał i byśmy wybierali jedynki za tych, co dzisiaj mamy. Więc to jest takie trochę wróżenie z fusów, bo co ja mam na to pytanie odpowiedzieć? No tak szczerze mówiąc, jeżeli byśmy mieli słabsze wyniki, to któryś z tych zawodników, który sprawdzał się
jesienią by się nie sprawdzał. No to dzisiaj jest to inna była w ogóle dyskusja. A które oblicze zespołu według pana jest prawdziwe? To z wiosny czy to z jesieni? Po środku. My gramy dzisiaj, mówię, lepszą piłkę momentami nawet niż z jesienią, ale niestety nie wygrywamy meczu, nie strzelamy bramek, co powoduje, że tych meczów nie wygrywamy, zdobyliśmy za mało punktów, więc uważam, że na jesień zdobyliśmy punktów trochę za dużo, troszeczkę mogły to trochę przekłamać, ale na wiosnę mamy te punkty zdecydowanie mniej, bo co najmniej 4-5 punktów, 5-4-6 punktów mogliśmy mieć więcej z gry, tak moim zdaniem wynikało. A proszę mi powiedzieć, czy z perspektywy tych kilku kolejek na wiosnę zmieniłby pan coś w tym okienku zimowym, wiedząc, co się wydarzyło i jak ta gra wygląda, czy jest pan spokojny o to, że mimo wszystko, że te wyniki są po prostu słabsze, no być może statystyka pokazuje, że jesteśmy lepsi, natomiast optycznie to wygląda po prostu gorzej, nie, czy podjąłby pan inne decyzje kadrowe? Nie zgodziłbym się, że optycznie to wygląda jakoś tam gorzej, bo my mecze mieliśmy, tak jak graliśmy na sali Mielec czy z Wartą Poznań jesienią, gdzie nie wyglądaliśmy optycznie lepsze zespoły. A, no tak, to są no, takie więc, dwa spotkania, gdzie wyglądaliśmy. A teraz, nie wiem, z Jagiellonią czy z Lechią powinniśmy wygrać, a tych meczów nie wygraliśmy. Więc to też tak, szczerze mówiąc, to tak można sobie tutaj z jednej rundy i z drugiej poprzerzucać mecze i udowadniać. Czy podjąłbym jakieś inne decyzje, wiedział, że tak to wygląda? Znaczy, powiem tak, my chcieliśmy rzeczywiście pozyskać jednego zawodnika ofensywnego, prowadzącego grę, ale jeżeli nam dwie nasze jakby jedynki wyszły, upadły z różnych powodów, to podjęliśmy decyzję, że nie robimy tego i nie wiem, czy jakby zawodnik zaszedł, nasza trójka czy czwórka, to byłby zawodnik, który dałby nam dużo więcej, czy byśmy byli bardzo z niego zadowoleni. To jest naprawdę trudno powiedzieć. Ja chcieliśmy zrobić jeszcze jeden transfer, na pewno zawodnika ofensywnego, też rozważaliśmy napastnika do Jordiego, nie będę ukrywał, ale z różnych powodów tych transferów nie mogliśmy zrobić i jest tak, jak jest, więc nie będę teraz zastanawiał, czy ten byłoby lepiej, czy byłoby gorzej, bo nie mam na to odpowiedzi po prostu. Nie wiem, nie jestem w stanie tego zweryfikować. Czyli moje rozpoznanie amatorskie nie najgorsze. Nie, no, myślę, że tutaj myślę, że to jest bardzo logiczne i mądre spojrzenie. No. My mamy też tego świadomość, że ten zespół będziemy na pewno tę świeżą krew latem próbować temu zespołowi dodawać. Ja mówię, cały czas proszę zwrócić uwagę, że my no naprawdę też jesteśmy Beniaminkiem, który nie był wiele lat w Ekstraklasie. Nie ma takiego zespołu dzisiaj w Ekstraklasie, który tak dawno w tej Ekstraklasie nie był, więc na to też trzeba zwrócić uwagę, że te nasze doświadczenia są też najmniejsze mimo wszystko. No tak, ja oczywiście to rozumiem jak najbardziej, natomiast ja zawsze wychodziłem z założenia, że piłka nożna to jest taka gra, w której trzeba łapać okazje, które przychodzą i może czasem troszeczkę zaryzykować, bo jak to mówią, ten szampana nie pije, kto nie ryzykuje. Dobra, to teraz ta przerwa, tak? Tak, minutka przyjdzie. Dobra, czekamy. Halo? Ja schodzę na dół. Dobra, schodzę na dół. To my sobie pozwolimy na taki mały anons. Jeżeli oczywiście ktoś chciałby zadać pytanie tutaj dyrektorowi sportowemu, to zapraszamy jak najbardziej. Udostępnijcie pokój. Może będzie jakiś rekord. Widzę, że ktoś tutaj jest chętny do zabrania głosu, to zaraz będziemy powoli umożliwiać. Natomiast ja tak powiem, że... No, chyba już jesteśmy. Sławek, to puścimy teraz chłopaków tutaj z pytaniem do pana Tomasza, jak wróci, i potem zaczniemy dalej my. Jasne, zapraszamy was. Jak macie jakieś ciekawe pytania do naszego gościa, to zapraszamy serdecznie. Tak. Kolega Little Boy, który był przed chwilą, jeżeli nas słyszysz, to pewnie cię wyrzuciło. Widziałem, że byłeś pierwszy, także jak pan Tomasz wróci, to możesz lecieć z pytaniem, potem Adam i potem będziemy kontynuować my.
moglibyśmy wam puścić teraz taką muzyczkę, wiecie, jak się gdzieś czeka w jakiejś instytucji, ale niestety nie posiadamy. Tu już jest taka na wejściu. Tak, profesjonalnej taśmy z dźwiękiem. Okej, okay, w każdym razie chciałem zabrać głos i zapytać się tak naprawdę podczas... Nie... Ale musisz poczekać chwilkę, bo nie ma pana Tomka. Ale nie do pana Tomka, właśnie dlatego chcę wykorzystać ten moment, że pana Tomka akurat chwilowo nie ma. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy te nagrywki, które są w tym momencie oraz nagrywki na radiu Widzew będą na Spotify'u, kto jest odpowiedzialny za to, żeby to jakoś aktualizować? My nie mamy nic wspólnego z Radiem Widzew. Okej, i wszystko jasne, to w takim układzie ja się zamieniam w słuch, przepraszam, że przeszkadzam i pozdrawiam jeszcze raz słuchaczy. Ale jeżeli chciałbyś odsłuchać audycje z Widzew Red Room, to one są dostępne na YouTubie, ale też przez okres bodajże 2 miesięcy na Twitterze, także z tym odsłuchem nie ma żadnego problemu. Spoko, Patik, tylko że słuchanie na YouTubie wiąże się z tym, że się musisz patrzeć na tego YouTuba. No mamy teraz takie dowolności, mamy takie aplikacje, że sobie odpalamy Spotify i sobie robimy 1000 innych rzeczy i to jest... Ale na Twitterze też jest taka możliwość, wiesz? Tak, być może tak, ale to rozumiem, że na Twitterze też będzie możliwość odpalenia tego. Jest tutaj jakiś archiw. Oczywiście, zaraz po zakończeniu pokoju możesz go sobie otworzyć bez żadnego problemu. No i dobra. I nie musisz patrzeć w telefon, ani mieć odpalony aplikację. Super, słuchajcie, robicie dobrą robotę, trzymajcie się, mówię to do całej widzewskiej braci, pozdrawiam pana Tomka, jeśli mnie słyszy i pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Hej. Dzięki, trzymaj się. Adam, ty rozumiem z pytaniem do naszego dyrektora, tak? Dokładnie tak. Dobra, to musisz chwilkę jeszcze poczekać. Sławek, jesteś, żyjesz? Czy zasnąłeś? Może tak myślę, że może dyrektor odbiera jakiegoś piłkarza DPS-em, nie? Wiesz co, z tymi pytaniami? Jedziemy na ostro, czy raczej pytamy o takie sprawy? Ja myślę, że mi też się parę pytań ciekawych kręci wkoło głowy. I myślę, że je będę zadawał konsekwentnie z czasem. No myślę, że po to jest pan dyrektor, żeby odpowiedział na wszystko związane z Widzewem. Taką mam nadzieję. Dobra, okej, dzięki. Tutaj Adamie nie ma cenzury, to jest trybuna dla kibica. Tak, dokładnie. Możesz pytać o co chcesz. Oczywiście, jeżeli to jest drama. Dobra, halo, jestem. Dobra, panie Tomaszu, mamy tutaj pierwszego chętnego do zadania pytania, także dobrze. Pan bierze tarczę i słuchamy. Nie, spokojnie. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Ja jestem oczywiście stałym słuchaczem tutaj i często staram się te pytania zadawać. Mam kilka pytań, ale zacznę od tych pierwszych. Wspominał pan podczas jednej z wcześniejszych rozmów, że będziemy brali pod uwagę kontraktowanie młodych piłkarzy grających niekoniecznie, znaczy mówię o młodych piłkarzach pochodzenia polskiego, niekoniecznie grających w Polsce. Pytanie, czy nadal jest to sprawa aktualna? Tak, bierzemy takie pod uwagę możliwości. Okay. To pytanie, czy zna pan takiego piłkarza Kacper Urbański z Bolonii? Tak, jest gdzieś tam na liście, z tego co pamiętam. Okay. Skauta, który jest odpowiedzialny za takich właśnie Polaków poza granicami kraju. Dobra, bo widzę właśnie, że mu się kończy kontrakt w czerwcu i właśnie tak myślałem, że może jest to ciekawy typ. To drugie pytanie od razu. Wspominał pan o tych napastnikach. Ja gdzieś tam śledząc sobie różne źródła, podejrzewam, że mogło chodzić o pewnego gracza z Węgier. Pytanie, czy napastnik amerykańskiego pochodzenia grający na Węgrzech był w kręgu zainteresowany? Nie był. Czyli ten, bo mi akurat chodzi o Ikobę i gdzieś tam wiedziałem, że jego menadżer chyba nawet zaczął obserwować Widzew i właśnie myślałem, że może jest to jakiś temat, nie, który chcę pod uwagę, czyli dobra. To jeszcze pytanie, ilu piłkarzy zamierzamy, znaczy chodzi nam o taką idealną listę, tak? Czyli mamy swoją listę, wiemy, że każdego nam się uda zakontraktować, co oczywiście jest niemożliwe, ale pytanie, ilu graczy chcemy zakontraktować latem? Znaczy powiem tak, to jest też zależy od tego, czy będą jakieś odejścia od nas, czy nie będą odejścia, bo to jest jakby ważna kwestia. Myślę, że trzech zawodników to jest taka liczba, którą chcielibyśmy zakontraktować. W zależności, może to być ich więcej, jeżeli będą odejścia z klubu, których nie planujemy z różnych powodów. Okej, okay. A jeśli chodzi o graczy, którym się kończą kontrakty, czy już jesteśmy tutaj w trakcie rozmów z tymi graczami? Chodzi mi o graczy, którzy mają do nas przyjść, a którym się kończą kontrakty w innych klubach. Jesteśmy na takim etapie, że już pierwsze jakby sygnały, że zainteresowanie z naszej strony jest, tak, takie sygnały wysłaliśmy do agentów. Ci gracze są obserwowani też na żywo w klubach, których obecnie
grają, jeżeli oczywiście występują, bo to nie zawsze gdzieś tam powiedzmy są pierwszym wyborem. Z różnych powodów, chociażby że kończy się kontakt, nie chcą go przedłużyć. Więc my takie pewne kroki według naszych procedur już poczyniliśmy w tydzień, miesiąc, gdzie już zaczynamy poważnie rozmawiać z zawodnikami i z ich agentami. Okej, okay, a jeśli chodzi na przykład o taką politykę transferową, czy tutaj jest coś jasno ustalone typu, nie wiem, preferujemy graczy, znaczy to, że preferujemy graczy z Polski, znaczy narodowości polskiej, to wiem, ale mm-hmm. pytanie, czy jest na przykład, nie wiem, ustalone, że w pierwszej kolejności staramy się pozyskiwać graczy na przykład do 25 roku życia, ponieważ ci gracze, jeśli wypalą, jest większe prawdopodobieństwo, że będziemy w stanie ich sprzedać, a raczej w drugiej kolejności bierzemy graczy, którzy, nie wiem, są starsi, tak, bo patrząc chociażby na wiele klubów, ja akurat jestem wielkim fanem klubów z Bundesligi, no to tam akurat większość klubów stara się kontraktować młodych graczy z bardzo ogromnym potencjałem. Mm-hmm. Zresztą no, widać bardzo dużo graczy, którzy z tej ligi niemieckiej później przychodzą głównie do Anglii i są mega gwiazdami. To pytanie właśnie, czy też jest jakaś taka strategia, obrany kierunek co do tego, jakich graczy chcielibyśmy preferowali, mm-hmm. byśmy ściągać do klubu? Znaczy to tak, to zależy przede wszystkim od struktury kadry. Ponieważ struktura kadry wiekowa mamy ustalone, jak powinna struktura wiekowa być, w zależności też, czy na tej pozycji jest już gracz i jaka jest jego rola, jakim jest wieku, to też jest, podejmujemy wtedy decyzję co do gracza, który idzie do rywalizacji. Oczywiście optymalnie byłoby mieć w granicach 20, tam nie wiem, 6 tam, czy 7 i młodszych, ale to są najdrożsi piłkarze, musimy też o tym wiedzieć, ale takie struktury wiekowe mamy porobione i mówię to w zależności od struktury kadry. Chcemy, żeby były przedziały wiekowe zapełnione według naszych ustaleń i tak samo jest to zależne od tego, czy na danej pozycji jest już zawodnik, który jest pierwszym wyborem, jest to zawodnik przez starszy, doświadczony i wtedy jakby szukamy zawodnika młodszego do rywalizacji albo też szukamy zawodnika młodszego, który tą rywalizację jesteśmy przekonani, że będzie naszą jedynką. Tak, mamy takie rzeczy, tylko w zależności od struktur kadry nie możemy wziąć wszystkich 24-latków czy 23-latków, bo takich możliwości dzisiaj nie mamy. Okej, okay, ale ta strategia mówi o tym, że nie wiem, że na jedną pozycję staramy się mieć gracza doświadczonego i gracza, który rokuje, czy to jest jakiś inny mechanizm? Znaczy to jest tak, że na przykład jeżeli mamy gracza, nie wiem, 29-letniego, to staramy się nie wziąć starszego niż 25-letniego, bo to też jest kwestia wymiany pewnej pokoleniowej, tak, że ten zawodnik ma już swoje lata, nie wiemy, jak długo z nami jeszcze zostanie, więc chcemy mieć gotowego zawodnika na przykład do tej kwestii, albo bardzo młodego, ale czy młodszego zawodnika, ale z bardzo dużym potencjałem. Okej, okay. To teraz jeszcze pytanie o Bartka Pawłowskiego, ostatnie przedłużenie kontraktu. Czy to było skorzystanie z opcji, czy to była jakaś renegocjacja warunków? To było skorzystanie z opcji. Czyli rozumiem, że polityką klubu jest teraz ogłaszanie rzeczy oczywistych, tak? W sensie, no my mieliśmy taką politykę, znaczy w sytuacji tego przedłużenia kontraktu mieliśmy no wiele informacji. Nie musieliśmy tego zrobić, więc ogłosiliśmy, że wykorzystaliśmy to i zrobiliśmy to. Mhm. A jeśli chodzi o opcję przedłużenia kontraktu u Patryka Stępińskiego? Bo on też ma opcję, tak? Ale Patryk Stępiński ma jeszcze kontrakt, który jest dłużej, więc dłuższy, więc jakby tu nie ma takiej potrzeby. Okej, okay, to ostatnie pytanie. Biorąc pod uwagę to, że nie sprzedamy żadnego zawodnika, jaki ma pan budżet transferowy na kolejne okienko? To niestety to jest na razie rzeczą nie mogę powiedzieć. Okej, ale rozumiem, że taki budżet ma pan określony, wie pan w jakich kryteriach może znaczy pan ja mam budżet określony, jaki jest budżet na pierwszy zespół. W tym budżecie się muszę zmieścić co do zawodników, którzy mają na transfery, to jest budżet ogólny, czyli kwestie wynagrodzeń, pewnych kosztów, które możemy ponieść i wtedy w tym budżecie muszę się zmieścić. Okej, to ostatnie pytanie. Jeśli sprzedamy jakiegoś gracza, czy ma pan, czy jeśli chodzi o środki pozyskane z tego transferu, czy tam jest określony procent kwoty, która trafia do budżetu transferowego, czy tam jest to jakoś ustrukturyzowane? To będzie zależało od kwoty, którą uzyskamy. Aha, czyli rozumiem, że jeśli będą to niższe kwoty, to będzie mniejszy procent, a jeśli będą to wyższe kwoty... No niekoniecznie, właśnie może to być odwrotnie, bo jeżeli to będzie bardzo wysoka kwota, to może się to wtedy ten procent będzie niższy, no bo to będzie dość spora wtedy, powiedzmy, kwota do wydania, a jeżeli to będzie mała kwota, to może będzie w całości wykorzystane na budżet transferowy. Okej, okay, a jeśli chodzi o zadania na to okno transferowe, ma pan zadanie, żeby pozyskać środki z rynku? Chodzi mi o sprzedaż graczy, czy takiego zadania pan nie ma?
To jest tak, że zakładamy, że jeden czy dwóch zawodników może od nas odejść, ale nie jest to dla nas warunek konieczny. Mhm. Czyli rozumiem, że tutaj żadnych minimalnych kwot nie ma pan ustalonych co do graczy, jeśli chodzi o ich sprzedaż, czy to zawsze pod ofertę będą? Nie, to nie jest tak, że my po prostu kogoś będziemy chcieli wypiąć jakiekolwiek pieniądze, żeby tylko jakieś pieniądze zarobić. Bardziej chodzi mi o to, czy jeśli na przykład macie graczy, których bierzecie pod uwagę, że jesteście w stanie ich sprzedać, typu, nie wiem, Szota, typu Terpiłowski, gdyby były oferty, to niezależnie od tego, w jakiej kwocie będą te oferty, czy macie jakieś kwoty minimalne, które sobie ustaliście, że okej, poniżej tej kwoty na pewno nie akceptujemy? Powiem szczerze, że będziemy, jak te kwoty do nas spłyną, to będziemy o nich rozmawiać, ale to jak powiem tak, my zdajemy sobie sprawę, jak zawodnik ile dla nas znaczy i dzisiaj, jeżeli ktoś nam zaoferuje pieniądze, które nie będą dla nas akceptujące, to jakby nie ma, tak jak byśmy mogli porównać tutaj o, gdzieś tam było jakieś pytanie o Rawasa na przykład, no to jest zawodnik dla nas zbyt cenny i gra jego w bramce może spowodować, że my zyskamy jedno czy dwa miejsca wyżej w lidze, co spowoduje, że my te pieniądze będziemy mieli i będziemy jeszcze mieli zawodnika, więc to są kwoty, które muszą być wyższe niż te, które tam powiedzmy jakieś średnio niskie dzisiaj. Nie chcę mówić o konkretnych kwotach, ponieważ no, to rynek kształtuje troszeczkę też te działania. To może ostatnie i oddaję głos. Czy udzieli pan informacji na temat kwoty transferowej, jaka została zaproponowana za Jordiego Sancheza, którą odrzuciliście? Nie udzielę takiej informacji. Okej. Czyli rozumiem, że była pewna kwota, która się gdzieś tam pojawiała, ale nie chce pan jej udzielić. Było zapytanie, ale o jakichś takich większych konkretach nie rozmawialiśmy. Było zapytanie. To ja dziękuję panu bardzo, bardzo konkretnie, że udzielił pan odpowiedzi na wszystkie pytania. Jak jakieś będą, to postaram się gdzieś tam na końcu kolejki. Panie Tomaszu, to ja jeszcze rozwinę tutaj z tymi transferami z Lidewa. Czy poza Jordim były jakieś konkretne zapytania o naszych zawodników zimą? Mówiłem o Rawasie. I to tylko tyle, tak? Tak. Okej. Okay. Czy ta runda wiosenna, która punktowo być może nie wygląda tak, jakbyśmy sobie wszyscy oczekiwali, czy według pana może wpłynąć na te kwoty odstępnego, które gdzieś pewnie tam się pojawiały zimą, a mogłyby się pojawić ponownie po sezonie, czy według pana forma poszczególnych zawodników może wpłynąć na to, że jednak te kwoty nie będą takie, jakie widzę by oczekiwał, czy jednak jest to według pana pogląd całego zawodnika na cały sezon i jakby to, co teraz jako zespół, jako poszczególny zawodnik prezentuje, nie ma żadnego wpływu w pana ocenie? Znaczy z mojego doświadczenia jest tak, że dwa czy trzy miesiące nie mają tych większych wpływów na ostateczną decyzję co do pozyskania zawodników i do tych, co do tych kwot. Oczywiście, jeżeli nie wiem, napastnik strzeli 10 bramek, to jest to lepiej niż jak strzeli 5. Bez dwóch zdań, ale to nie jest determinantem. Kwestia dwóch czy trzech, czy czterech tam trochę słabszych meczów, czy lepszych meczów, to nie jest determinantem, jeżeli ktoś poważnie robi scouting i poważnie tych zawodników scoutuje. Okej, okay. To mamy Marka. Zanim sobie zaczniemy dalej tutaj ze Sławkiem, to wpuścimy Marka i Bojanka. Marek, zapraszam Cię. Dobry wieczór i czekamy na pytania. Dobry wieczór. Ja mam pytanie o kontrakt Martina Kreutz z Ligrera, bo słyszałem, że miał przedłuża się umowa. Coś wiadomo na ten temat? Jesteśmy w negocjacjach. Dobra. W negocjacjach i po prostu prowadzimy rozmowę. Dobra, dzięki. Proszę. Bojan, dobry wieczór. Halo, halo. Halo, dobry wieczór. Słyszymy się? Dobry wieczór. Słyszymy się, ale bardzo szumi, jakbyś mógł. Mogę już. Poczekaj, jak ktoś tutaj... Dobra, teraz się słyszymy? Halo. Słyszymy, ale chyba gdzieś z Niagary nadaje. Na zewnątrz jestem. No nie wiem, dobra. Jak się słyszymy, to dobrze. Jeszcze raz, dobry wieczór wszystkim. Ja mam pytanie, nie wiem czy było, bo się troszeczkę później podłączyłem. Chciałem się zapytać, bo pewnie dyrektor sportowy będzie wiedział, jak to wygląda z tymi boiskami treningowymi u nas w klubie. Czy my szukamy czegoś trawiastego, czy po prostu, jest to, co jest w tym momencie. I nie...
Halo, halo. Bojan niestety, ale... Ja mogę na to pytanie odpowiedzieć. Zresztą... Tak. Bojan, rozłączyło się przez chwilkę, ale pewnie chodzi ci o boisko. Tak, dokładnie. No to ja odpowiem w ten sposób, że my oczywiście szukaliśmy... Bojan, módl się proszę cię na czas odpowiedzi. Szukaliśmy różnych rozwiązań i możliwości, między innymi unijowych, gdzie nam odmówiono, bo byłem przy takich rozmowach telefonicznych kierownika i też tenera, gdzie tych terminów dla nas nie można było odnaleźć z różnych powodów, szczególnie od razu po obozie, kiedy te warunki były bardzo słabe tutaj w Łodzi, w Polsce ogólnie, więc tych rozwiązań szukaliśmy. Jeździliśmy też po kilku boiskach okolicznych, no ale nie ma pogrzebowanej płyty w okolicy Łodzi, a jeżeli też chodzi o ten Uniejów, no to proszę sobie wyobrazić, 60 km, to jest ponad godzina jazdy. Jak nie jesteśmy w stanie dojeżdżać na te treningi tam codziennie? My mieliśmy taką pomysł, żeby tam chociaż pojechać na 2-3 dni, czy zakwaterować się tam i chwilę tam być, no ale mówię, nie udało nam się tego boiska otrzymać po obozie. Panie Tomaszu, kiedy pan o tym rozmawiał? Rozmawialiśmy to od razu po powrocie z obozu, nie wiem, tydzień po powrocie z obozu, wtedy, kiedy jeszcze nie mogliśmy wychodzić na ulicy na boiska Trawiasę tutaj i później następny tygodniu to rozmawialiśmy, w tym momencie, kiedy jeździliśmy do Wiśniowej Góry, bo chcieliśmy chociaż jeden czy dwa treningi w tygodniu te boiska, z tego boiska Trawiastego korzystać, ale wtedy wiem, że był Raków po obozie, tydzień nam powiedziano, że nie możemy, po Rakowie chcieliśmy, był jakiś chyba dziewczyn, ten reprezentacja kobiet podobno miała być, więc cały czas były jakieś przeciwności, żebyśmy z tego boiska w Uniejowie nie mogli skorzystać, a potem mówię, sama perspektywa dojeżdżania na 60 km w jedną stronę, to jest półtora prawie godziny autokarem. No to ja nie wiem, jak sobie ktoś też to wyobraża. No tutaj mamy takie warunki, jakie mamy. Boiska na Łodziance, my sobie zdajemy sprawę, że są tylko dwa, tych zespołów jest dość sporo, plus to boisko sztuczne, które no niestety jest w bardzo słabym stanie i musieliśmy korzystać z boiska Wiśniowej Górze i to jest naprawdę całe szczęście, że to boisko w ogóle było do korzystania, bo mogłoby się okazać, że nawet takiego boiska byśmy nie mieli. Tutaj te boiska to hybrydowe i naturalne na Łodziance są i my staramy się z nich korzystać. Problem jest oczywiście taki, że podobno jest to słaba gleba i te boiska są bardzo mocno, bardzo długo podmokłe, do tego otulina drzew, co taką dostaliśmy informację, co powoduje, że te boiska też trochę późno wchodzą, wegetacja, trawy, my to wszystko rozumiemy. Tam jest problem chyba z taką trochę większą dbałością, czy z możliwościami Mosiru, jeżeli chodzi o pracowników, żeby bardziej te boiska można było przygotować od razu po treningu, ktoś mógł wejść, mógł te boiska trochę tak poprawić, no ale takie zależności, jak jesteśmy, pracujemy, Widzew nie ma swojej bazy, nie mamy takiej możliwości, żeby tą bazę stworzyć od razu i będziemy na pewno z takimi rzeczami się borykali. No i to też może, to też ja tu nie chciałbym mówić, że to jest jakiś diametralny wpływ na to, że my słabszą mamy tą wiosnę, ale myślę, że to też może wpływać, bo jednak praca trenerów na takim boisku i zawodników, gdzie ta piłka dużo sprawia trudności i zawodnicy są często gdzieś tam sfrustrowani, bo nie wychodzą im te zagrania i to wynika też, mówię, z problemów jakości murawy, że ten zespół no, też nie punktuje tak, jakbyśmy chcieli. No, to są takie obiektywne nasze problemy i musimy się z nimi zmierzyć. My nie narzekamy, ale no, też chcemy, żeby to było, żebyśmy byli świadomi tego, że u Uniejów był problem, nie mogliśmy tego boiska za bardzo korzystać. Po drugie 160 km w jedną stronę. I to też są dość spore koszty, gdybyśmy chcieli korzystać dłużej. Panie Tomaszu, ale czy na dzień dzisiejszy, jeżeli nie mamy innego rozwiązania, prawda, no bo warunki są takie, jakie są w Łodzi i w okolicach, Widzew nie ma swojego ośrodka, tak jak pan powiedział, te terminy rozpoczęcia budowy, czy to ośrodka, czy tego boiska przy stadionie i tak dalej, są odległe i raczej to nie jest perspektywa, która miałaby się zmienić w przeciągu paru miesięcy. Czy według pana chociaż te dwa dni w tygodniu nie byłyby warte przejechania tych przysłowiowych 120 km, żeby odbyć te treningi w należytych warunkach, które, no, które Widzew powinien mieć, tak? No, jest taka sytuacja, jaka jest w Łodzi, ale czy ja oczywiście rozumiem, że logistyka
i przygotowanie i zawiezienie sprzętu, że to nie jest prosta sprawa i to nie jest kwestia załatwienia w 5 minut, natomiast czy po prostu nie warto byłoby się nad tym zastanowić, że jednak warto byłoby znaleźć takie boisko, bo ja na przykład dzisiaj dzwoniłem do Uniejowa i rozmawiałem z panem, który... Tak, dzisiaj tak. Ja też to słyszałem też gdzieś, o tym słyszałem, tylko że powiem szczerze, to nie, w tym momencie to aż taki wielki problem nie jest, bo te boiska dzisiaj na Łodziance są już coraz lepsze i one będą coraz lepsze. Pan prezes drużyny się napisał o Orliku, że jest to problem, a teraz pan mówi, że to nie jest Orliku, problem. Pan prezes mówi o Orliku, bo my na przykład musieliśmy mieć treningi na Orliku. No, zespół ekstraklasowy po powrocie z obozu trenował na Orliku. No, to taka jest prawda. No, tutaj możemy ja rozumiem. Dyskutować na ten temat, ale taka jest prawda, więc no, co tu mamy rozmawiać. No, dzisiaj to jest trochę inna sytuacja, kiedy już te boiska trawiaste dochodzą, kiedy ta Łodzianka zaczyna być przygotowywana. Że tutaj wszystkim największy problem to był od razu po powrocie z obozu i czy powiedzmy te następne tygodnie do momentu wejścia na boiska trawiaste. A dzisiaj te boiska trawiaste uważamy, że mogą być troszeczkę bardziej zadbane. Nie mamy pretensji, że one są podmokłe, że one są trochę grząskie i że trenują nasze duża liczba zespołów. My sobie zdajemy sprawę. Problem jest taki, że my mamy wrażenie, że te boiska można było trochę bardziej zadbać. Może to jest pracowników. My tutaj też rozmawialiśmy na ten temat, że chcieliśmy wesprzeć jakimiś pomysłami, no ale to są tereny Mosiru i oni za nie odpowiadają. Ja sobie zdaję sprawę, że oni też mają pewne swoje procedury, które mogą wdrożyć lub też nie, ale ja mówię o faktach. I no, dojeżdżanie dzisiaj do Uniejowa, okej, my zastanawiamy się nad różnymi rozwiązaniami, ale to nie jest dzisiaj największy problem Uniejów, tylko w momencie, kiedy potrzebowaliśmy ten Uniejów od razu, czy w 2, czy 3 tygodnie, czy 4 tygodnie. Czyli na dzień dzisiejszy to nie jest największy problem. Powiem tak, dzisiaj mamy mecze, jak mamy mecze u siebie, to mamy trening na głównej płycie, mamy też treningi na Łodziance. Dla pierwszego zespołu to aż nie jest taki wielki problem, aczkolwiek oczywiście fajnie, jakby te boiska były trochę jakościowo lepsze, bo największy problem to był od razu po rozpoczęciu rundy rewanżowej. No, tylko że troszkę czasu minęło, prawda? No tak, no ale dlatego my korzystamy też z tego, co mogliśmy korzystać. My rozmawialiśmy, mówię, kilka razy z Uniejowym z możliwością wejścia na te boiska i tak wyglądała sytuacja, że nam gdzieś tam w tym momencie, kiedy my potrzebowaliśmy bardzo nieudostępnionych tych boisk i okej, widocznie nie mogli tego zrobić, a tutaj zaczęliśmy trenować na Łodziance i no tutaj dajemy sobie, musimy dać sobie z tym radę i to nie jest największy problem w tym momencie. Problem ogólnie z bazą i z tym, że można było te boiska, uważamy, trochę lepiej zadbać i to nie chodzi o wegetację trawy czy o to, że one są bardziej grząskie czy mniej, ale mamy wrażenie, że po prostu po treningu jakieś prace takie, nie wiem czy nazywam to pielęgnacyjnymi, bo ja się nie jestem fachowcem w tej kwestii, by się przydały. Czyli tak dopowiem, że można rozumieć, że klub nawet chciałby wesprzeć Mosir, tak, jakimiś tutaj powiedzmy fachowcami, którzy by mogli pomóc przy konserwacji tych Łodziance, tak? Chcielibyśmy zastanowić się, chcielibyśmy tutaj, jeżeli byśmy mogli pomóc zadbać o te boiska, bo uważamy, że jest taka możliwość, to my jesteśmy na ten temat. A jeszcze właśnie pociągnę a propos bazy temat, no bo pan jest dyrektorem sportowym i teraz jest pan głównie odpowiedzialny za jedynkę, prawda? I to jest pana priorytet w naszym klubie. I jak sobie tak spojrzałem na harmonogram, nazwijmy to prac nad bazą, tak? I jak to ma powstawać, to widzę, że punktem numer jeden są dwa sztuczne boiska na Łodziance. I zastanawiam się, czy nie należałoby się pochylić nad zmianą tego harmonogramu i jednak to trawiaste, pełnowymiarowe boisko podgrzewane przy stadionie przenieść na punkt pierwszy. Tylko, że to zwiąże się z tego, co ja wiem, bo jako rzeczywiście to bardziej Maciej Szymański mógłby na to pytanie odpowiedzieć, ale z tego, co ja rozmawiałem i z tego, co ja wiem, to jest sytuacja, że pewne prace możemy szybciej wykonać, a pewne nie. I boisko podgrzewane tutaj gdzieś w Skarpie, no to jest bardzo duża inwestycja, jest tam pewne problemy logistyczne i chyba też techniczne, więc z tej dotacji, którą teraz dostaniemy, czy mamy dostać, chcemy tą Łodziankę doprowadzić do tego, żeby to było jak najszybciej boiska, które będą można używać, dlatego też dwa sztuczne, ponieważ użyteczność ich będzie większa niż trawiastego i trawiaste boisko, tak, bo tam mają być dwa sztuczne i trawiaste, a z jakich powodów technicznych nie możemy zrobić szybciej podgrzewanego, no to już niestety
Ja na to nie odpowiem. Wiadomo, że dla nas byłoby optymalnie zrobić podgrzewane boisko w pierwszej, powiedzmy, kolejności, do tego trawiaste i ewentualnie sztuczne, ale tak to po prostu technicznie nie ma możliwości wykonania z tego, co się dowiedziałem. No rozumiem. Natomiast teraz jeszcze bardziej mnie to przeraża, bo jak sobie tak pomyślę, że tej trawy mamy bardzo mało naturalnej, a jeszcze nam się zmniejszy wtedy na Łodziance, bo rozumiem, że to boisko trawiaste, nie hybrydowe, zamieni się w drugie sztuczne, prawda? Tak. Tylko że użytkowanie tych boisk tam jest od kwietnia, szczerze mówiąc, do połowy marca, więc znowu w okresie takim zimowo-późno-jesiennym to zespoły młodzieżowe nie mają gdzie trenować. Jeżeli to będą dwa bardzo dobre boiska jakościowo sztuczne, gdzie dzisiaj jednak te boiska sztuczne są coraz bardziej jakościowe, no to chociażby młodzież czy drugi zespół będzie mogli z tych boisk mocniej korzystać, a to trawiaste boisko będzie pod pierwszy zespół. No, to jest takie optymalne niestety rozwiązanie, może nie idealne, ale w tym momencie optymalne, dopóki nie będzie tego środka na Widzewa w Grójcach i w Brójcach i tam nie będziemy mieli pełnej możliwości stworzenia odpowiedniej bazy. Panie Tomaszu, to ja jeszcze zapytam, jeżeli tak jak pan mówi, na ten moment to boisko naturalne już nie jest takim problemem jak na początku rundy, prawda? Mhm. To czy my mamy jakąś perspektywę na przyszłą zimę, żeby rozwiązać ten problem w postaci jakichś wstępnych rozmów, no bo zima... Przerwę od razu. Tak, my takie rozmowy już prowadzimy, zastanawiamy się, jak tą sytuację rozwiązać, zastanawiamy się nad pewną logistyką i tak, my sobie zdajemy sobie sprawę. To nie jest tak, że my w przyszłym roku znowu będziemy może też będziemy o tym dyskutować, tego nie wiem, ale my już tą kwestię próbujemy rozwiązać teraz. Okej, rozumiem. Czyli, no bo tak, bo jednak do środka, do pierwszego boiska, na którym będziemy mogli grać, minie półtora roku, jeżeli się nie mylę, to jest sporo czasu, prawda? I gdzieś ten zespół musi się rozwijać, prawda? Zima tutaj potrafi być różna, teraz potrafi padać w kwietniu. Trochę szczęścia jest takie, że rozgrywki w przyszłym roku zimowe rozpoczną się chociaż tam 2 tygodnie później, ponieważ ten rok też był taki dość specyficzny, ponieważ mistrzostwa spowodowały wcześniejsze zakończenie, a też wcześniejsze rozpoczęcie rundy wiosennej. Zgadza się, dlatego no, chciałem wiedzieć, czy my w tym roku po prostu się spóźniliśmy, czy nie spodziewaliśmy się po prostu takiego przebiegu sytuacji na Łodziance, no bo prawda, że ta Łodzianka... Nie mieliśmy innych wyborów, to tak naprawdę no, to nie ma się co mówić o jakimś tam spóźnieniu. My po prostu nie bardzo mamy inne wybory, mieliśmy inne wybory. No, to co mogliśmy, monitorowaliśmy, pytaliśmy się, no ale to też jest w lutym, nie ma boisk trawiastych, gdzie są niepodgrzewane, które ktokolwiek nas spuści, no bo to jest, to nie ma takiej możliwości niestety, no. Jeszcze tak zamknąć klamrą chciałem ten temat tych boisk i tak pana jako tą głowę tej jedynki sportową chciałem przybliżyć do tematu, że jest taki stary plac, na którym jeszcze Franz Muda trenował i robiliśmy majstra na Nieciarnianej. Wielokrotnie tam kibice sygnalizowali to i fajnie by było, jakby się klub na tym pochylił. Myślę, że taki widzę plus, kibice by masowo ruszyli do wpłat. Mm-hmm. Okej, okay. No, dobrze. Dobrze, to myślę, że to już zakończę. To Bojan, który nie dopuścił pytania, jakby chciał coś dodać na koniec, to Bojan masz teraz. Jasne, że bym chciał, bo zapytałem się o boisko i 15 minut minęło od mojej przerwy. Dobra, druga sprawa. Cieszę się, dziękuję za odpowiedź w ogóle. Rozumiem, że te, tak jak pan mówił, 60 km to jest bardzo dużo i... No, ciężko to można było logistycznie jakoś połapać. Okej. Okay. Drugie moje pytanie jest, ile my wzmocnień chcemy zrobić w lato? Na ile pozycji? No to na to pytanie już odpowiadałem, ale okej. Okay. Aha, to przepraszam. Dobra. Ale nie, spokojnie. Na pewno chcemy... Bo ja musisz się zmutować, bo no jest przegłód. Przepraszam, tak, panie Tomku. Tak, odbicie jest. Już jest chyba okej. Okay. Tak jak mówiłem wcześniej, na pewno dwie transfery chcemy wykonać i ewentualnie, jeżeli będą odejścia, to następne ruchy. Na pewno zawodnik ofensywny, tak jak to wcześniej mówiliśmy, gdzieś szukamy zawodników ofensywnych. Myślę, że
że to jest jakby nasz priorytet. Zobaczymy co do następnej pozycji. To jeżeli nie będzie odejść, no to najprawdopodobniej te dwa, trzy tematy będziemy robić wymiany, czy po prostu wzmacniać zespół. No to fajnie, myślimy to jeszcze właśnie, że jeżeli nie będzie odejść, to 2-3 transfery, żeby zaraz nie było znowu tutaj burzy, że tylko 2-3 transfery chcemy latem robić. Tak, jesteśmy cały czas. Tak, tak, skończyłem się. Taka cisza zapadła, więc. Nie, to tutaj chyba pan nie słyszał Sławka, który zadał panu pytanie względem transferów, ale powiedział tylko, że te 2-3 transfery będą w momencie, kiedy nie będzie żadnych odejść z klubu, prawda? Nie, powiedziałem, że 2-3 transfery, znaczy wiadomo, że też zawodnikom się kończy kontrakty, więc jakby my też to monitorujemy, bo to jest też tak, że my chcemy mieć pewną strukturę kadry i chcemy mieć pewną liczbę zawodników. Nie chcemy jej niepotrzebnie też rozbudowywać, więc też będzie tak, że pewne transfery, znaczy pewne kontrakty się też kończą, będziemy, na pewno chcemy świeżej krwi, więc na pewno nowi zawodnicy przyjdą. I według nas to będzie 2-3 na pozycje, szczególnie te pozycje ofensywne. No i zobaczymy, czy nie będzie ich powiedzmy więcej, jeżeli będą pewne odejścia jeszcze. Okej, okay, wszystko zrozumiane. Słyszymy się, panie dyrektorze, że teraz wszystko okej jest, tak? Słyszymy pan? Sławek, musisz chyba połączyć się z pokojem na nowo, wiesz, bo pan Tomasz ciebie nie słyszy, ja słyszę ciebie, chyba inni słyszą tak samo, także musisz. Ja nie słyszałem pytania, tak. Tak, czyli tutaj kolega musi się połączyć jeszcze raz z pokojem. Tobiasz, widziałem, że poprosiłeś o głos. Ja pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie i oczywiście dopuszczę was do głosu. Prawdopodobnie zmieni się przepis z młodzieżowcem, prawda? Jest pan zwolennikiem tego, czy jednak uważa pan, że to jest kwestia, która powinna w Ekstraklasie zostać? Od razu dodam, jak pan się zapatruje na tą sytuację? Załóżmy, że ten przepis zniknie. No i mamy młodzieżowców, mamy chłopaków, jedni lepsi, drudzy gorsi. Gdzieś tam pojawia się też Karasek. Chciałbym też zapytać się o Kacpra, jak w pana ocenie to wygląda, jak ta sytuacja, czy to jeszcze jest do odkręcenia? Na korzyść Widzewa przede wszystkim, oczywiście. I czy w pana mniemaniu ten przepis zmienia dużo, jeśli chodzi o spojrzenie na kadrę pierwszego zespołu na przyszły sezon? Znaczy, dla mnie, jeżeli chodzi o ten przepis, to powinno być tak, że powinni być nagradzani ci, którzy chcą grać młodszymi zawodnikami, i to powinno być w strategii klubów czy też związku, a niekoniecznie karani ci, którzy nie grają. Tym bardziej, że teraz ten przepis jest troszeczkę taki trochę niesprawiedliwy, bo jakby daje możliwość bogatym niegrania młodzieżowcem, bo będzie ich stać na to, żeby zapłacić, a jeżeli ty nie masz pieniędzy, no to graj. Ale to jakby już pomijając tą kwestię, bo uważam, że ten przepis powinien po prostu być taki, że powinni być nagradzani ci, którzy tej młodzieży sami grają, to dla mnie jest to sprawa strategii klubu i ja uważam, że ci młodzi zawodnicy w klubie powinna być tak struktura kadry stworzona, że tych pięciu zawodników poniżej tam powiedzmy 21 roku życia powinno w klubie być, powinniśmy taką kadrę mieć. Ja tego do tego będę dążył, żeby struktura kadry spowodowała to, że ci młodzi zawodnicy będą, ale powinniśmy zawodników pozyskiwać coraz lepszych, czy trochę tak brzydko powiem, akademia powinna ich produkować coraz lepszych, żebyśmy mogli szybciej do tego pierwszego zespołu doszlifować i grać. Co do Kacpra, no to sytuacja jest taka, że tam jest jasna umowa podpisana, Niecieczka ma możliwość pierwokupu i my mamy procent ewentualnie od następnej sprzedaży. Czekamy, no to jest decyzja po ich stronie. To też chciałbym zauważyć, że to tak się wszystko łatwo mówi, tylko że Kacper może by się okazało, żeby tu jakby został u nas, to nie dostałby tylu minut i by się nie mógł rozwijać i tej szansy by też nie miał, a dzięki temu, że został też wypożyczony, to się rozwija, gra i pokazuje swoje umiejętności. Mam nadzieję, że teraz już się słyszymy, panie dyrektorze. Tak, słyszę. Właśnie a propos, tak Kacpra, pan mówi ciekawe tutaj rzeczy, natomiast ja zawsze wychodziłem z założenia, że jak oddajemy jakiegoś piłkarza na przykład na wypożyczenie, to w perspektywie mamy lepszego po prostu. No ja na przykład osobiście tego nie widzę i chciałem się zapytać o ścieżkę rozwoju tych młodych chłopców w jedynce, bo
Czy jest jakaś w ogóle hierarchia ich na przykład? Tak, nie wiem, selekcjonerzy mają hierarchię na danych pozycjach. Czy jest ta hierarchia młodzieżowca widzewy? Bo ja czasami mam wrażenie, że oni są wystawiani na zasadzie losujemy w wielkiej kuli, no to dzisiaj zagra Terpiłowski. Znaczy Terpiłowski wiadomo, że ma plac pewny, bo to jest najlepszy młodzieżowiec, ale poza Terpiłem mam wrażenie, że czasami to jest losowanie. Raz Typek, raz Jawiński, raz ostatnio młody Zawadzki, nasz wychowany. Nie, no nie, no nie tak to nie wygląda. To jest też kwestia pozycji. Oczywiście na pewno tam to jest tak, że po prostu Zawadzki wyglądał bardzo dobrze w ostatnich tygodniach. Bardzo dobrze też wyglądał w meczu sparingowym z Jagiellonią i po prostu pracował sobie na to, żeby dostać od pierwszej minuty tą grę. No tak to dzisiaj wygląda. Na pewno Terpiłowski jest tym pierwszym wyborem, a pozostali zawodnicy walczą o tego, który będzie wchodził, będzie rywalizował i może też będą dostawali więcej minut. No to też są decyzje trenera. Trener ich codziennie widzi na treningu i podejmuje decyzję. Oczywiście. No, myślę sobie tak, no każdy pion sportowy, każdy dyrektor sportowy ma powiedzmy taki wrzut, nie powiem na czym, tak, no bo błądzić jest rzeczą ludzką, tak, ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi, to jest oczywistą oczywistością, jak mawiał klasyk. I czy pasuje, tak patrzę na tego Karaska dzisiaj i sobie myśli, kurczę, ten Karasek to będzie mój wrzut. A jeszcze mam jedno pytanie takie dodatkowe, bo ten kibic zadał. Czy jest szansa, że Czubak wróci do Widzewa? Bo w środowisku kibiców Widzewa ten Czubak to jest następny wrzut, nie powiem na czym. Znaczy powiem tak, ja nie mam poczucia, że Karasek będzie jakikolwiek moim wrzodem. Ja się będę cieszył, jak on zrobi karierę, oczywiście lepiej, jakby to zrobił Widzewie i do tego i na to będę trzymał kciuki. I to też sobie proszę zwrócić uwagę, że to nie jest decyzja jednoosobowa dyrektora, to jest też decyzja przede wszystkim, znaczy nie decyzja, sugestia czy możliwość rozwoju chłopaka w zespole. No to jest też sugestia sztabu, trenera. To nie są takie sytuacje, że dyrektor sobie wymyśla, a tego wypożyczymy, a tamtego zostawimy. No to jest jednak sporo dyskusji i dlatego ci zawodnicy, którzy u nas byli w pierwszej lidze, cała trójka została wypożyczona. No to dzisiaj mówimy o okej, Karasek, ale nie Guzdek czy Gogomirski, nie mówimy, bo oni tam wyglądają słabiej. No, no to są takie sytuacje. Cała trójka, zdecydowaliśmy, że cała trójka może mieć za mało minut, a chcemy, żeby się rozwijali. Cała trójka została wypożyczona po to, żeby mogli kontynuować swoją karierę i być coraz lepszymi piłkarzami. Miejmy nadzieję, że Widzewie. A ma pan... Tak, proszę. To nie była decyzja tylko właśnie Karaska. Była decyzja, że cała trójka, która była u nas w pierwszej lidze, powinna iść grać do zespołu, gdzie będą mieli szansę być pierwszymi wyborami i takie decyzje zostały podjęte po prostu. Rozumiem. A ma pan jako dyrektor sportowy, powiedzmy szef tego pionu jedynki, nie wiem, prawo takiego weta, powiedzieć nie, no ja widzę w tym chłopaku coś i ja się kategorycznie nie zgadzam, żeby jego dziś oddawać, bo on tutaj zrobi karierę w naszym klubie. Tylko proszę zwrócić jedną uwagę, to nie jest kwestia, że ja nie widziałem, czy my nie widzieliśmy w Karasku nic, bo my go to sprowadziliśmy, ja go to sprowadzałem. Więc to jest tak, że my tego zawodnika widzieliśmy. To po prostu była kwestia też decyzji co do możliwości rozwoju. Bo powiedzmy, że Karasek by został i Terpiłowski dzisiaj byłby pierwszym wyborem. Trener by stwierdził, że jednak Terpił to jest ten zawodnik, który będziemy na niego stawiać, a z drugiej strony jest Pawłowski, więc jakby ten Karasek dostaje po 10-15 minut i byśmy się powiedzieli, że posłuchał Karasek, ponieważ ten Karasek za mało gra. No rozumiem. To są pewne strategie. Oczywiście dzisiaj mówimy o historii, tak? Mówimy o rzeczach, które dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, bo mamy jakąś perspektywę tego czasu. Tego nie wiemy, więc te decyzje czasami trzeba podejmować, ale to też nie jest tak, że ktoś Karaska, ktoś się powiedział, Karaska to się nie nadaje, trzeba go sobie oddać, bo byśmy go dali za darmo, byśmy w ogóle nie dyskutowali tego tematu. Ale nie ma pan wrażenia co do Karaska, że ta umowa troszkę tak nas w takim... No troszkę nas zamyka na możliwości, bo w pewnym sensie fajnie, że Karasek się rozwija, tylko szkoda, że nie w Widzewie, prawda? Natomiast sytuacja jest patowa z racji tego, że jeżeli Karasek odpali, a Termalika ma duże szanse na awans, prawda? Bo jednak widać, że zespół odpalił i punktują dosyć regularnie, to trzeba sobie powiedzieć, że no chyba założyli sobie pewną kwotę, którą ustaliliście między Widzewem i Termaliką, jeśli chodzi o kwotę odstępnego, to raczej taka, która będzie odpowiednia i dla Widzewa, i dla Termaliki, ale jednak to jest sytuacja patowa, bo jeżeli Karasek odpala, to my prawdopodobnie nie mamy szans powiedzieć tutaj nie, prawda?
a jeżeli nie odpala, to prawdopodobnie Widzew go nie będzie chciał z powrotem. To jest taka sytuacja, kiedy... No, tak wyglądają wypożyczenia niestety i to jest pewien kompromis i dyskusja i to jest jakby normalna sytuacja. My też zabezpieczamy się tym, że jeżeli Korasek odpali, to mamy procent od następnej sprzedaży, więc jakby te pieniądze idą dalej za nim, jeżeli on będzie naprawdę dobrze wyglądał i z niczego pójdzie dalej. Więc no czy proszę mi powiedzieć, przepraszam, że przerwę, czy Kasper tutaj ma jakieś słowo, jeżeli chodzi o ewentualną finalną decyzję, czy on powiedzmy może jako persona powiedzieć... Znaczy, oczywiście, że on może nie podpisać, ja nie wiem oczywiście, jak oni podpisali z nim kontakt, ale on może powiedzieć, że on nie podpisze z nimi kontraktu. Czyli mógłby powiedzieć, że chciałby wrócić do Widzewa finalnie. Znaczy, sytuacja jest taka, że oczywiście nie wiem, jakie oni mają ustalenia z Kacprem, ale to jest kwestia, czy mają kontakt do końca czerwca, czy też nie, no bo jeżeli mają do końca czerwca, to Kacper zawsze może powiedzieć, zawodnik zawsze może powiedzieć, że on się nie przedłuży dalej kontraktu. Tak? Aha, rozumiem. Czyli tak naprawdę też dużo jest w kwestii tutaj Kacpra. Ale nie wiem, czy nie mają innych ustaleń, tego to nie wiem. Okej, rozumiem. Dobrze, to jak już mamy tutaj temat Kacpra zakończony, to wpuścimy na linię tutaj trzech kibiców, którzy czekają na zadanie pytania, także Tobiasz, z tego co pamiętam, był pierwszy. Tobiasz, dobry wieczór, zapraszamy. Cześć wszystkim, nie usnąłem, słychać mnie? Tak, dobry wieczór, cześć. Dobra. Dzień dobry, panie dyrektorze. To może tylko tak dopytam w kwestii Kacpra, tutaj powiedzieli, że zamknęliśmy temat, ale wiem, że nie do końca, ale czy umowa z Termaliką jest w jakikolwiek stopniu satysfakcjonująca tutaj dla klubu, dla Widzewa, dla planu sportowego? Chodzi pod kątem finansowym. Znaczy, ustaliliśmy warunki finansowe, na które się obie strony zgodziły, więc musi być też w pewnym sensie satysfakcjonująca i też jest odprocent od dostępnego transferu leczego. Okej. Okay. Kupuję. Drugie pytanie mam o Fabio. Dobrze pamiętam, we wrześniu zeszłego roku jego mecz pechowy z Krakowią. Jeżeli dobrze pamiętam, od tamtego czasu zagrał chyba dwa mecze z Pogonią i z Jagiellonią w niepełnym wymiarze. I pytanie, czy ten chłopak jest na tyle pechowy i tak jakby tak trzymają się jego kontuzje, czy to wynika z czegoś innego? Czy wcześniej też tak to wyglądało w poprzednich klubach? Nie, no właśnie nie miał tak strasznie dużo kontuzji, nie miał takich długich kontuzji. No rzeczywiście z Krakowią to jest typowo mechaniczna kontuzja z fal, który spowodował dość poważne wykluczenie na dłuższy okres czasu. No teraz rzeczywiście zagrał te dwa mecze, naderwanie mięśnia, tam problem mięśniowy, i który właściwie już kończył się i niestety druga sytuacja podobna. Został już zmonitorowany, zbadaliśmy krew, zbadaliśmy go dość dokładnie. Jakby nie miał takich informacji, że jest jakiś tam stan zapalny, że to wynika z jakichś przeciążeniowych spraw, tylko wynikało po prostu no troszeczkę jakby może być pechowo. No, zobaczymy, no, wraca do treningu pełnego na dniach i myślę, że w następnych meczach, nie wiem czy ze Stalą, ale w kolejnym meczu powinien być do dyspozycji. Zapytałem też, bo dla mnie chłopak to jest kot i myślę, że gdyby grał od początku, bo odkąd przyszedł, te kontuzje się go i mają strasznie, to myślę, że byłby chyba najlepszym wahadłowym u nas w lidze, więc tak podpytuję, bo bardzo na to liczę, że się wróci i wypali. I może takie trzecie pytanie, czy ilość transferów po sezonie jest uzależniona od miejsca? Czy macie to jakoś tu ustalone? Nie dyskutowaliśmy, że uzależniamy to od miejsca, ilość transferów, raczej przeanalizowaliśmy kadrę, stwierdziliśmy, jakie chcemy ruchy wykonać i nie rozmawialiśmy, że to będzie wynikało z miejsca. Okej, no pytam pod kątem tego, co nam się tutaj wszystkim marzy, czyli gdzieś tam czwartego powiedzmy miejsca i planu na przyszły sezon. Czyli rozumiem, że to w żaden sposób tutaj nie definiuje ilości. Znaczy myślę, że może to definiować, że ewentualnie jakieś tam finanse, ale nie sądzę, że ilość transferów. No oczywiście, jeżeli ten zespół, jeżeli by się okazało, że to nasze marzenie się spełni i gdzieś podejdziemy, będzie możliwość gry większej ilości rozgrywek, no to też oczywiście do tego podejdziemy i zastanowimy się, czy ewentualnie nie zwiększyć tej ilości, ale ogólnie jak zakładaliśmy transfery, które będziemy robić, to nie rozpoczęliśmy to, na którym będziemy miejscu.
No okej, okay, to może jeszcze takie szybkie pytanie, bo tak na szybko, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o napastników, no to tutaj kręcimy się wokół Jordiego i Zjawki. Pytanie, czy Kępski jeszcze jest w Wodzie, jak on się prezentuje i czy jest, powiedzmy, że blisko ławki, bądź... Tak, Kępski niestety tam miał lekkie tam sprawy zdrowotne, przeziębiony i nie był teraz w ostatnim meczu już rezerw, dwa ostatnie mecze wszedł, więc jest nadal w kręgu gdzieś zainteresowania pierwszego zespołu i na pewno będzie brany pod uwagę. Okej, okay. Myślę, że wyczerpałem pytania, także ślicznie dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia w sobotę. Do zobaczenia. Łukasz. Łukasz, jesteś kolejny, także dobry wieczór i czekamy. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór panie Tomaszu. Dobry wieczór. Takie pytanie, chodzi mi o pana osobistą ocenę rywalizacji na pozycji bramkarz, a pytam ze względu na to, że jak wiemy, nawet dzisiaj było poruszane, zainteresowanie Rawasem jest, więc możliwość odejścia też jest, a Kubę mamy po poważnej kontuzji. I chciałem się dopytać, jak wygląda sytuacja, i bardziej chodzi mi o ocenę Jakuba. Czy czuje pan, że on jest gotowy na to, żeby w każdej chwili wejść między słupki i godnie zastąpić Rawasa? Czy też nawet być może w przyszłości zająć jego miejsce bez jakiejś tam powiedzmy sprzedaży czy Rawasa, czy też jakieś odpukać kontuzji? Tak. Kubo bardzo dobrze zaprezentował się w meczu z sparingową z Jagiellonią. Jest 100% zdrowy, 100% gotowy, żeby wyrywalizować i jeżeli będzie taka szansa z jego strony wygrać rywalizację nawet z Rawasem, więc na pewno mamy dzisiaj dwóch bardzo dobrych bramkarzy i Kuba pewnie zależy to od trenera, czy dostanie tą szansę, żeby udowodnić to w meczach ligowych. A ten teraz nasz najnowszy nabytek z Legionowi, proszę, czy parę słów mógłby pan... Tak. Czy mógłby pan parę słów o nim powiedzieć? Znaczy to Janek Krzymański był z nami w okresie zimowym. Obserwowaliśmy go już wcześniej. Jest to ciekawy, perspektywiczny bramkarz. Dobrze bardzo oceniony przez trenera Woźniaka, dlatego podjęliśmy takie wyzwanie i zakontraktowaliśmy go od lipca, zostawiając go jeszcze w Legionowi, ponieważ tam ma bronienie, tam broni cały czas. Bardzo ciekawy chłopak. Miejmy nadzieję, że to będzie po prostu w przyszłości bramkarz Widzewa. Okej. Okay. Poczekaj, Laura, za chwilę. Dobra, to jeszcze takie rozluźniające pytanie. Mm-hmm. Rozumiem, że jako pion sportowy obserwujecie też zawodników w naszej ekstraklasie. Chciałem się zapytać, czy przy nazwisku Rakoczy z Krakowi w notatkach jest pozycja agresja. No, to jest ciekawy zawodnik. To też agresja na odpowiednim poziomie, aczkolwiek no, to, co zrobił wtedy z Fabiem, nie jest na żadnym poziomie, ale no, tak się czasami w piłce zdarza. I teraz w tym meczu też zrobił podobnie. No właśnie, tak, to mi, niestety, jak ktoś ogląda, to lubi robić takie kontrowersyjne. No tak, rzeczywiście. To nie jest zbyt dobre z jego wykonania. Styl latającej pięty. No dobrze, dziękuję ślicznie za odpowiedzi i zapraszam kolejnych kibiców do zadawania. Dziękuję. Dzięki wielkie. Dziękujemy, Łukasz. To Adam, widzę, że poprosił jeszcze raz o głos, panie Tomaszu, także Adam, wskakuj na linię i potem dalej. Okej, witam raz jeszcze. Nasunęło mi się kilka pytań w związku z odpowiedziami, które pan udzielił. Pierwsze pytanie, bo też rozmawialiśmy wcześniej o tych boiskach, o tym boisku naturalnym. Wiemy, że no, bardzo dużym krokiem dla nas byłoby to boisko naturalne przy stadionie w miejscu parkingu. Pytanie, czy tutaj mamy jakąś umowę z miastem co do finansowania tego? No bo rozumiem, że środki pochodzące z tego dofinansowania, z tego programu ministerialnego, one nie pokryją tego, tylko w całości będą przekazane na ten ośrodek
ośrodek, z którego korzystam aktualnie, to pytanie właśnie o to boisko, jak tutaj wygląda kwestia finansowania, bo z miasta otrzymaliśmy zapewnienia, że takie boisko powstanie. Rozumiem, że to będzie też wymóg infrastrukturalny w przyszłości, więc właśnie jak wygląda kwestia finansowania tego boiska? Powiem szczerze, że nie jestem kompetentną osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie w 100%. Jest to, będzie to składowa pewnych czynników finansowych, ale nie odpowiem na to pytanie. Naprawdę nie chciałbym tutaj później brać badany pod uwagę, za język ciągnięty, że powiedziałem coś, co nie do końca jest. Czyli rozumiem, że jak będzie prezes na pokoju, to zostawię to na później? Myślę, myślę, że prezes może mieć większą wiedzę. Znaczy, na pewno większą wiedzę. Jedno pytanie, które też zadałem właśnie kiedyś w pokoju z prezesem, ale myślę, że pan tutaj też jest dobrą osobą do odpowiedzi na to pytanie. Czy jest jakiś plan współpracy z SMS-em Łódź? No chodzi o to, że tam mamy wielu fajnych graczy, którzy obecnie nawet grają w Ekstraklasie. Wielu graczy, którzy nawet w naszym zespole są, którzy są wychowankami SMS-u. Właśnie pytanie, bo też tam kiedyś podczas jednego spokoju dowiedzieliśmy się, że jest jakaś tam niepisana umowa między Jagiellonią, a właśnie SMS-em i pytanie właśnie, czy tutaj myślimy coś o jakiejś takiej współpracy szerszej. Znaczy my tutaj skupiamy się na naszej akademii, jeżeli chodzi o młodych zawodnikach i tutaj chcielibyśmy ją rozwijać. Ale też zwracamy uwagę, jeżeli są wyżywiający zawodnicy tutaj w regionie, jeżeli to jest zawodnik z SMS-u, to też te kroki będziemy podejmować, ale nic na razie, znaczy nie rozmawialiśmy o jakiejś takiej permanentnej współpracy czy jakimś podpisaniu umów. Tak jak mówię, chcielibyśmy przede wszystkim skupić się na naszej akademii i tą akademię na odpowiedni poziom rozwinąć, ale to nie znaczy, że nie będziemy współpracować, czy nie patrzymy na inne podmioty, które są tutaj w Łodzi. Okej. Jedno pytanie, które mi się nasunęło podczas poruszania tematu Patryka Czubaka. Pytanie, czy mając to doświadczenie, które mamy aktualnie, czy myślimy o tym, żeby w przypadku oddawania graczy, którzy są graczami młodymi, perspektywicznymi, oddawania ich za darmo, czy myślimy o tym, żeby podczas takich umów, nie wiem, zapisywać jakąś kwotę wykupu albo jakiś procent z transferu? Rozumiem, że tutaj sytuacja była taka, że i Patryk nie chciał, i my za bardzo nie chcieliśmy, no ale też mogliśmy się w jakiś sposób zabezpieczyć, a biorąc pod uwagę to, że on jest w bardzo młodym wieku, to też było jakieś prawdopodobieństwo, że może ten zawodnik wypalić. I pytanie, czy właśnie mając to doświadczenie, myślimy o tym właśnie, żeby jakieś takie kwoty wykupu, czy jakieś właśnie kwestie zabezpieczeń rozwoju gracza? Znaczy ja uważam, że tak, że dlatego teraz zawodników, których mieliśmy, którzy byli teraz u nas, to wypożyczyliśmy z jakąś tam opcją, jeżeli była taka możliwość, z opcją wykupu czy i procentu od następnego transferu, i tak zrobiliśmy to z tą całą trójką, która była u nas, tak? Więc tak, ja uważam, że jeżeli oddajemy młodego gracza, jeżeli go dajemy gdzieś nawet za darmo, na jakieś wypożyczenie, to jakiś procent czy ewentualnie tę sumę wykupu powinniśmy zapisać. Czyli uważa pan, że popełniono wtedy błąd, tak? Dlaczego? Znaczy wie pan co, znaczy trudno mi tutaj też powiedzieć, nie ja też podejmowałem ostateczne decyzje, więc nie chciałbym tutaj gdzieś tam jednoznacznie to powiedzieć. Patryk nie wyglądał też najlepiej, był taki moment, że on to też się źle czuł, nie potrafił się odnaleźć w Łodzi. No, podjęto taką decyzję, ja już nie będę jej oceniał. No, dzisiaj z perspektywy czasu każdy powie, że zła decyzja, bo Patryk strzela bramki i dobrze wygląda i bez dwóch zdania zawsze uważałem, że to jest chłopak, który gdzieś tam nie wyglądał może najlepiej czasami na treningu, ale no to bramkę nawet za moich czasów, chwilę, kiedy ja tu byłem i on też sobie był, to rzeczywiście miał ten tak zwany dryg do strzelania bramek i umiejętność znalezienia się w tych pozycjach, które pozwalają mu te bramki strzelać, no ale podjęto decyzję, że to zawodnik, który nie do końca pasuje trenerowi i nie będzie tutaj gdzieś miał większej szansy gry i tyle. No ja nie będę oceniał, czy to była zła decyzja, czy nie, bo dzisiaj z perspektywy czasu możemy sobie oczywiście na ten temat dyskutować, ale jesteśmy mądrzejsi o to, co ci ludzie, którzy podejmowali tę decyzję, nie byli. To pytanie też w sumie o pana i o pana rozwój w Widzewie, bo też widzimy, że jest to klub, który pozwolił panu się rozwinąć. Zaczynał pan tutaj od skauta, jest pan dyrektorem sportowym. Jak pan ocenia ten czas, który spędził pan w tym klubie pod względem swojego rozwoju? Czy jest pan zadowolony z tego, jak to postępuje? Jedno pytanie takie troszeczkę złożone, jeśli będzie pan już o tym rozwoju opowiadał. Czy gdyby w jakiejś bliższej bądź dalszej przyszłości, biorąc pod uwagę to jakie umiejętności pan tutaj nabył, dostał pan ofertę z Lecha Poznań, czy z takiej oferty pan skorzystał?
Okej. Okay. Znaczy powiem tak, no to nie chciałbym deprecjonować moich zasług, ale ja tu wszedłem już jako szef scoutingu po 8 latach pracy w Lechu jako szef scoutingu, gdzie nie było dyrektora sportowego, więc to moje doświadczenie było już dość spore. Ja tu tak przyszedłem, nie było dyrektora sportowego, więc ten cały dział od samego początku też rozwijałem. Ale na pewno widzę, dał mi tutaj dużo też możliwości, na pewno widzę, dał mi tutaj nowe doświadczenia, więcej też kwestii podejmowania jakichś tam decyzji, więc jestem tutaj bardzo zadowolony z tego, że jestem w Widzewie i mogę się dalej rozwijać i ten klub mogę rozwijać gdzieś też na jakiś tam swój pomysł, który gdzieś mam i przedstawiłem i został zaakceptowany wspólnie tutaj z ludźmi, którzy Widzew też rozwijają, też chcą, żeby ten Widzew był wielki, żeby Widzew wrócił i grał na najwyższym poziomie, nie tylko w Polsce. Co do Lecha, ja nie wiem. Ja jestem poznaniakiem, oczywiście pracowałem w Lechu 8 lat i tak to zostawmy. Ja mogę w Widzewie pracować tak długo, jak będzie Widzew nie chciał, a mi to będzie sprawiało przyjemność. Czyli rozumiem, że jak nasz trener, no gdzieś ten Widzew w pana sercu już po tylu latach jest, tak? Tak, oczywiście. Znaczy nie, no dla mnie Widzew to jest, zawsze był wielkim klubem. Ja jestem takim rocznikiem, który szedł tymi meczami też z Bońkiem i później tą Ligą Mistrzów, tą drugą Ligą Mistrzów, gdzie grało nawet ktoś, to ludzi, których znam osobiście i nawet całkiem mam dobre z nimi kontakty. Więc tak, jak najbardziej Widzew to jest dla mnie też wielki klub, w którym się bardzo cieszę, że mogę być i mogę go rozwijać i sam się nim też rozwijać. A tak z ciekawości oglądał pan może dokumentarka Stolarka o tym meczu pucharowym z Jedliczanką, czy jak ten klub się tam nazywał? Nie widziałem jeszcze tego. Polecam obejrzeć 84. rocznik, właśnie jak wielki Widzew grał mecz pucharowy na Podkarpaciu, chyba z tego co pamiętam. Okay. Fajne 38 minut, polecam, można sobie obejrzeć kawał takiej fajnej historii klubu. Wrócę jeszcze jedna rzecz do Kacpra Urbańskiego, bo zauważyłem, że jeśli chodzi o politykę klubu, bardzo rzadko udzielacie informacji o tym, że jakimś graczem się interesujemy. Tutaj pan tej informacji udzielił, co też mnie troszeczkę zaskoczyło. Czy to oznacza, że tutaj już jesteśmy dogadani? Nie, raczej, żeby sprawa była jasna. My mamy dość duże listy zawodników, których obserwujemy. Interesują nas zawodnicy z polskimi korzeniami, polskiego pochodzenia, więc dlatego pamiętałem, że ten zawodnik jest na liście. Ale to jeszcze jest daleka droga do podjęcia ostatecznych decyzji i jakichś takich konkretnych rozmów. Tak wygląda dzisiaj ta sytuacja. Okej. To jedno pytanie jeszcze. Czy Kuba Wrąbel z nami zostanie? Prowadzone są rozmowy. Okej, okay, to ostatnie już. Wiemy, że w przyszłym roku, biorąc pod uwagę chociażby wpływy z Canal Plus, ten budżet będzie wyższy niż w tym roku. Pytanie, czy tutaj mamy jakiś procent z tych wpływów z Canal Plus, który przeznaczamy tylko na pierwszy zespół, a który ewentualnie na akademię? Czy tutaj jest to jakoś określone? Czy to spowoduje, że będzie wyższy budżet na płace? No chciałbym właśnie zapytać, jak te środki zamierzacie spożytkować? Znaczy my ustaliliśmy, jaki budżet na przyszły rok będziemy mieli, no i wtedy jest to dzielone w zależności od, no nie procentowo, to po prostu jest kwestia zrobienia budżetu z mojej strony, jakichś założeń budżetowych, które chciałbym, żeby klub zrealizował. Wtedy zarząd, siadamy nad tym budżetem i dyskutujemy, czy ten budżet jesteśmy w stanie zrealizować, czy klub będzie miał tyle pieniędzy, czy też musimy pewne rzeczy zmieniać. Ten budżet się zwiększy, ale to też nie zwiększy się jakoś bardzo istotnie, też żeby sprawa była jasna i w tym budżecie będziemy musieli się poruszać i ten budżet będziemy realizować. To już ostatnie, bo też mi gdzieś tam na szybko wskoczyło pytanie. Biorąc pod uwagę start teraz drugiej rundy, jeśli chodzi o drużyny młodzieżowe, ja też akurat staram się śledzić, widzę jak to wygląda. Ubolewam nadal nad porażką ze Zniczem drużyny do lat 19, ale czy planem na kolejny sezon jest to, żeby mieć trzy drużyny w CLJC? No, byłoby to optymalne oczywiście, ale planem jest przede wszystkim rozwój młodych piłkarzy. To jest podstawowa sprawa. To jest tak, że tak naprawdę nie powinniśmy dyskutować o wynikach zespołu, tylko zawsze rozmawiać z trenerami o tym, jak zawodnicy, którzy mają największy potencjał, się w danym meczu rozwijali i jakie wykonali zadania i czy wykonali je dobrze. Wiadomo, że czym wyższy poziom rozgrywek, tym ten rozwój tych zawodników będzie też lepszy i do tego powinniśmy dążyć, więc jak najbardziej powinniśmy mieć zespoły w najwyższym poziomie, ale dyskutować powinniśmy o tym, o rozwoju młodych piłkarzy i o ich zachowaniu w danym meczu, a nie o tym, czy zespół wygrał, czy też przegrał.
Okej, dziękuję raz jeszcze za odpowiedź na wszystkie pytania. Być może jeszcze jakieś będą, więc postaram się później. Zapraszam. I jeszcze raz dziękuję i w razie czego dziękuję. Panie Tomaszu, to ja, bo powiedział pan ciekawą rzecz, prawie ja zapomniałem przez ten monolog Adama, ale bardzo fajne pytania. Natomiast wspomniał pan, że pana marzeniem, czy naszym marzeniem jest granie w więcej niż jedna liga. Rozumiem, że miał pan tutaj na myśli europejskie puchary, bo była taka szansa, prawda? Znaczy, przyszłości też. Jak czymś... Dobrze, ale umówmy tak. Się, że mówimy o tej teraźniejszości, która kończyła z Widzewem jesienią na trzecim miejscu. To zatrzymajmy się w miejscu. Załóżmy, że mówi pan o tym sezonie, że była taka okazja i teraz, czy to było raczej marzenie pana, czy raczej w klubie, w zarządzie, w sztabie ustaliliście sobie jako cel, walczymy o puchary, robimy wszystko, co możliwe, żeby wyciągnąć ten zespół jak najwyżej, na jak najwyższą lokatę w tabeli. Chciałbym, żeby pan mi na to pytanie odpowiedział. A ja mam pytanie, co znaczy wszystko, co możliwe? Rozumiem, że no, Widzew jest klubem bardzo dużym jak na skalę Polski. Wydaje mi się, że na ten moment klubem topowym. Wiadomo, że wyniki napędzają. W ostatnich latach Widzew zawsze walczył o ten awans, walczył o coś. Sam pan dobrze wie, wychował pan się na wielkim Widzewie, tak jak pan przed chwilą wspomniał. I dobrze pan wie doskonale, że to, co się dzieje na Widzewie w pewnym stopniu było napędzane przez to, że my o coś walczyliśmy, prawda? I teraz w tym sezonie nadarzyła się taka okazja, gdzie w mojej ocenie ta okazja była bardzo duża, bo ta liga wydaje się bardzo wyrównana i niekoniecznie jest chętny do tego, żeby naprawdę osiąść na tym trzecim miejscu czy czwartym. I tych kandydatów. Chyba pan się mocno mylicie. Okej, ale niech pan mi da skończyć. Natomiast teraz oczywiście to się trochę inaczej krystalizuje. Sytuacja w tabeli zmienia się. Natomiast ja wracam do tego momentu, kiedy kończyła się runda. Wtedy akurat nie mieliśmy z panem okazji porozmawiać, bo rozmawialiśmy we wrześniu, z tego co pamiętam. Natomiast chodzi mi o jasny cel. Skończyliśmy na trzecim miejscu i rozumiem, że pan też w jakimś stopniu nadaje rytm, w jakim kierunku my idziemy, czy my walczymy o to, czy walczymy o to, czy raczej planował pan nastroje, bo jakiś kierunek musieliśmy obrać, tak? W mojej ocenie ruchy transferowe zimą i to, co się wydarzyło, a może brak wydarzeń jakichkolwiek, jasno pokazało, że my jednak to odpuszczamy, tak? W mojej ocenie to wygląda. I czy nie ma pan wrażenia, że jednak oczywiście tu już nie ma co wracać do tego, no bo jest, i tak jest dobrze, trzeba sobie to jasno powiedzieć, natomiast nie ma pan wrażenia, że jednak można było zrobić ciut więcej, żeby ten Widzew w tym sezonie właśnie o to powalczył, bo no, kolejny sezon może być trudniejszy, te finanse też są ciężkie, sam pan o tym wspomniał, więc taki wynik może być bardzo ciężki do powtórzenia. Znaczy powiem tak, naszym zadaniem, tak sobie ustaliliśmy, to jest wygrywanie każdego następnego meczu. Tyle będzie możliwe, ale też mamy pewne możliwości. No, proszę zwrócić uwagę, że my stworzyliśmy zespół, który całkiem dobrze rokował w lidze, dobrze wyglądał w lidze, dobrze grał w piłkę, bo nawet te pierwsze mecze, które gdzieś tam nie wygrywaliśmy, to też to dobrze gdzieś tam wyglądało i każdy zaczął mówić, że na Widzew Rzeszów ma swój styl i to było nasze zadanie i to, żebyśmy na kolejny mecz wygrywali. To jest wszystko. W dużej mierze jest to kwestia pieniędzy. I teraz to jest też tak, że to była pewna, nie wiem, czy decyzja, że zakupujemy, czy kontraktujemy 3-4 piłkarzy i Widzew nie będzie w pucharach, a w przyszłym sezonie będziemy mieli 2 miliony czy 3 miliony długu? Znaczy nie. Chodzi mi bardziej... To jest kwestia też podjęcia ryzyka finansowego. Jeżeli byśmy mieli zakontraktować przed 2-3 piłkarzy zimą bardzo drogich, bo takich, którzy byśmy powiedzieli, okej, to są piłkarze, którzy nam dają większą szansę na to, że ten zespół będzie w pucharach europejskich, okej, ale jeżeli nie będzie, a tak się też coś może zdarzyć. Oczywiście. Piłkarze zostają z nami przez na 2-3 lata, mają bardzo duże kontrakty i za chwilę się okaże, że Widzew będzie zadłużonym klubem i będzie miał problemy gdzieś finansowe i będziemy dyskutować o to, że jesteśmy gdzieś tym poza. Ja bym
Ja oczywiście mówię o wielkim Widzewie, o tym, że chciałbym, żeby ten klub był coraz większy i chciałbym, żeby się rozwijał. Wspomniał pan o marzeniu na ten sezon, no tak, że chcielibyśmy grać. Ale chciałbym, żeby ten klub też się rozwijał racjonalnie. Chciałbym, żeby ten klub się rozwijał stopniowo. No nie. Są kluby, które w zeszłym roku były w Pucharze Europejskim, a w tym roku mają problemy finansowe i mogą spaść z ligi. Jak doprecyzować? Ja rozumiem pana podejście, natomiast no, złapałem słowo marzenie o europejskich pucharach i po prostu w mojej ocenie Widzew jest takim klubem, który kiedy nadarza się okazja po tylu latach, no bez grania o cokolwiek, umówmy się, Widzew ostatni raz zaistniał w milenium i tak naprawdę to był ostatni czas, kiedy gdzieś tam się liczyliśmy. Był jeszcze sezon z Górnikiem Zabrze, gdzie na koniec się wysypaliśmy, a mogliśmy też powalczyć o puchary. Po prostu jakby pan mówi o trzech transferach, które mogłyby nas prowadzić długi, ale my tak na dobrą sprawę nawet nie pozyskaliśmy ławki, która w tym sezonie, w tej rundzie jest bardzo dużym problemem, bo nie mamy wartościowych zmienników. Nie mamy wartościowych zmienników? Dlaczego? No wie pan, przy tych kontuzjach, przy no widać, że nasza ławeczka jest bardzo krótka i tak naprawdę trener Niedźwiedź musi łatać czym może, chyba nie powie. Ale chwileczkę, no ale ja tutaj chciałbym wejść w polemikę, bo nie powiedziałbym, że Hansen to jest słaby zmiennik, że Czorbodziński czy Kreuziger to są słabi zmiennicy, że Wrombel to jest słaby zmiennik, że Letniowski, który dzisiaj nie jest pierwszym wyborem, to jest słaby zmiennik, że Cyganik to jest słaby zmiennik. No, zastanowiłem się nad tymi zmiennikami, powiem szczerze. Tylko że Hansena chciał pan wytransferować, prawda? Ale się nie, chcieliśmy. Nie, to nie chcieliśmy. Ja się powiem, pożyczyć, sytuacja była oczywiście taka i to też była sprawa jasna. To jest bardzo dobry zawodnik, ale gdzieś nie do końca pasuje w koncepcji trenera i to była decyzja taka, że jeżeli będzie możliwe, żeby on też przyszedł na rząd, chce grać, że on nie czuje się tutaj szczęśliwy, że nie będzie tak mało gra. Więc taka była wspólna gdzieś nasza decyzja, że jeżeli on zostanie wypożyczony, a nie chcieliśmy go transferować, ponieważ uważamy, że to jest chłopak, który ma duży potencjał techniczny, jeden chyba z lepszych naszych piłkarzy, więc chcieliśmy, żeby poszedł grać, się odbudował i do nas wrócił, no ale zmieniła się sytuacja i został i też nie mamy z tym żadnego problemu. To nie jest tak, że my go wywalaliśmy, ponieważ chcieliśmy go się pozbyć, ponieważ jest to słaby piłkarz, że my go tu nie chcemy. Znaczy, jak najbardziej ja się zgadzam z tym, co pan mówi, że Hansen jest zawodnikiem bardzo technicznym i faktem zrobił parę punktów, miał taki moment bodajże w Warszawie, gdzie mógł nam zrobić mecz. Tak, i ja się z tym jak najbardziej zgadzam, natomiast bardziej chodzi mi o to, że chyba pan nie wierzył w to, że zakończymy ten sezon bez kontuzji, tutaj sytuacja z Fabio, no to są takie pobożne życzenia, że ta kadra by dojechała do końca bez poważniejszych uszczerbków w postaci kontuzji, kartek i tak dalej. Po prostu bardziej chodziło mi o to, czy faktycznie to marzenie o tych pucharach było realne w pana mniemaniu, czy jednak po prostu raczej sobie mierzyliśmy siły na zamiary, wiedzieliśmy, że tutaj raczej gdzieś nie damy rady po prostu i finansowo tego uciągnąć i kadrowo i po prostu grajmy o każdy mecz, a co się wydarzy, to się wydarzy. Znaczy tutaj przede wszystkim to, żeby zrobić jakiekolwiek większe wzmocnienia tak naprawdę znaczące, to były kwestie finansowe zimą na pewno. Chcieliśmy podjąć pewne ryzyko i dlatego jednego zawodnika chcieliśmy pozyskać, ale mówię, to jest dwóch naszych jedynek, no nie udało się i stwierdziliśmy, że nie mamy takiego zawodnika dzisiaj, który byśmy byli w miarę, znaczy byśmy byli no powiedzmy 80% tak pewni, że to będzie duże wzmocnienie i to będzie ten zawodnik, który możemy zaryzykować. Pozostali zawodnicy zastanawialiśmy się nad tym albo byli nieosiągalni dla nas gdzieś tam finansowo, bo z takimi zawodnikami też rozmawialiśmy. Więc tutaj, znaczy powiem tak, o sukcesie klubu świadczą trzy rzeczy. To jest budżet, to jest kompetencja ludzi i to jest tak przysłowiowe szczęście. Budżet to jak najbardziej. To jest budżet, to 60-80%. I to nie ma znaczenia, czy w Polsce, czy w Niemczech, czy we Francji, czy w Hiszpanii, czy na Chorwacji. Zobaczymy, jakie zespoły tam wygrywają mistrzostwa, czy są w pucharach, to są najbogatsze kluby i tego nie przeskoczymy. Panie Tomaszu, Sławek, ostatnią rzecz tylko powiem co do transferów. Może się mylę, natomiast jeżeli Widzew byłby w sytuacji słabo punktowej po rundzie wiosennej, to jestem przekonany, że nasiągalibyśmy zawodników i zaryzykowalibyśmy.
i dlatego bardzo mnie to boli, mnie osobiście jako kibica, że kiedy jest szansa, żeby powalczyć coś więcej, nie potrafimy równie dobrze zaryzykować, bo większość klubów w Polsce, kiedy ma sytuację punktową taką, która zagraża spadkowi i jest na to realna szansa, ryzykuje, zatrudnia zawodników i pewnie my też byśmy to zrobili. Dlatego w pewnym sensie, kiedy nadarza się okazja, żeby pójść w drugą stronę, czyli zaryzykować o coś więcej niż tylko utrzymanie, kiedy no, przerosło to nasze oczekiwania, ale jednak się wydarzyło, to tego nie zrobiliśmy i to w sumie i to chciałem na koniec powiedzieć. Znaczy to ja już odpowiedziałem na to pytanie, tak? Ja odpowiedziałem na to pytanie, jeżeli by się okazało, że zespół słabo wyglądał i trzeba by wymienić najsłabsze elementy i walczyć o utrzymanie, to byłoby też trochę inna sytuacja. A ja mam takie pytanie uzupełniające, panie Tomku, bo no oglądam trochę tą piłkę już lat i tak no wiemy wszyscy doskonale, że wiosna to jest, skala trudności rundy wiosennej jest zdecydowanie większa zawsze niż jesiennej. Wiadomo, że drużyny już walczą na noże, część walczy o europejskie puchary, część walczy o utrzymanie. Nie ma już marginesu błędu i o te mecze są wiadomo ostre. Dwa, że drużyna, która weszła na jakiś poziom, wiadomo, że jest łatwiej wejść na jakiś poziom niż się utrzymać, to stara prawda na tym poziomie i nas postrzegano na pewno już na, postrzega się nas na wiosnę zupełnie inaczej niż na jesieni. Na ten, tego Widzewa już nikt nie zlekceważy na pewno, wszyscy się nastawiają na ten nasz Widzew. I czy mając tą świadomość właśnie, nie próbowaliście bardziej zaryzykować? A przypomina mi się nasza rozmowa, notabene bardzo fajna z września, gdzie rozmawialiśmy po zamknięciu okienka transferowego rundy jesiennej, początku sezonu. I pan powiedział tam takie znamienne słowa, że bo ja się pana wtedy spytałem, czy tych transferów może nie jest za mało na Ekstraklasę, bo pewno my wszyscy kibice obawialiśmy się, że ta drużyna może być ciut za słaba, patrząc na transfery letnie, żeby się w niej utrzymać. No, życie nam spłatało figla, jak i pewno wszystkim ekspertom, którzy wskazywali nasz klub na zdecydowany spadek. Natomiast wtedy pan mi powiedział coś takiego, że wy będziecie obserwowali tą drużynę przez rundę jesienną i czekacie wtedy na zimę. Ja pana dopytałem, czy w tej sakiewce w takim razie rozumiem, że z lata coś zostało. Pan mi powiedział twierdząco, że zostało w tej sakiewce coś, tych transferów letnich. To w takim razie moje pytanie brzmi, co się takiego zdarzyło, jeżeli chodzi o te finanse, że pana budżet transferowy aż tak uszczuplał zimą? Czy może pan na to pytanie odpowiedzieć? Tak szczególnie nie uszczuplał. No, mieliśmy, mówię, przygotowany jakiś tam jeden taki duży, większy transfer i to tego nie zrealizowaliśmy. A warunki, które później zawodnicy nam czy chcieli od nas, których my chcieliśmy, no były wtedy już zbyt wysokie, żebyśmy mogli to zrealizować, a też obserwowaliśmy zespół, zobaczyliśmy, że zespół dobrze funkcjonuje i też nie na siłę też nie ma co robić pewnych ruchów. Po trzecie, naprawdę było jeden czy dwóch zawodników, którzy uważaliśmy, że jeszcze muszą dostać szansę i pokazać swoje umiejętności, a ściągając kolejnego zawodnika na tą pozycję, będzie problem, żeby ten zawodnik wygrał tą rywalizację, czy inaczej, żeby grał, żeby dostał swoje minuty. Więc tu się złożyło kilka rzeczy. No, po trzecie, no mówię, to jest tak, że my też musimy spojrzeć na te, no, dzisiaj, w którym też jeszcze jesteśmy w miejscu finansowym, budżetowym. No, no, nasz budżet to jest porównywalny do zespołów, na pierwszy zespół. Nawet tutaj wiem, że to będzie bardzo kontrowersyjne, ale my nie płacimy. Nie mamy możliwości budżetowej większej, chodzi o Radomiaka, na pierwszy zespół Jagiellonii, czy nie wiem, czy średnich zespołów tutaj ligowych, jak Wisła Płock na przykład. Panie Tomaszu, to ja doprecyzuję, bo my na Widzewie jako klub, jako kibice, czyli też jeden z głównych sponsorów, prawda? Takiego handicapu, jakim jesteśmy my kibice, to chyba nikt w Polsce nie ma, nawet w Poznaniu. I ciekawe jest to, że klub, który naprawdę powstał z niczego, można powiedzieć, jeszcze parę lat temu. I to nie jest żadna szpilka do pana, tylko ogólnie o zarys sytuacji, gdzie każdemu kibicowi wydaje się, że te finanse są zdrowe, prawda? Że... No są zdrowe. Są bardzo zdrowe finanse. Okej, to zostawmy, że są zdrowe, przepraszam. I rozumiem jakby priorytet jako ośrodek, bo jest to priorytet, bo pewnych rzeczy nie przeskoczymy, jeżeli się nie będziemy rozwijać, to jeszcze na wielu płaszczyznach.
Natomiast czy te finanse Widzewa, mimo podpisywania, oczywiście nie jest to pana jakby działka, natomiast w pewnym sensie będzie pan mógł odpowiedzieć, te finanse, które pozyskujemy dzięki sponsorom, kibicom, zwalnianym biletom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tego w Polsce praktycznie nie ma nikt. Oczywiście pozyskujemy pieniądze z innych kwestii, których my nie mamy. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że każdy kibic Widzewa jest zdziwiony tym, że nie stać nas na pewne transfery, które dla każdego wydawałyby się oczywistością. I teraz, czy my naprawdę jesteśmy tak biedni, czy my naprawdę aż tak bardzo oszczędzamy na kolejne ruchy latem, bądź na ten ośrodek z prawdziwego zdarzenia? Nie, tak droga jest piłka nożna. Tak droga jest piłka nożna. To nie jest tak, że tutaj ktoś szczególnie jakoś oszczędza, czy jesteśmy tak szczególnie biedni. My mamy budżet, zresztą to jest gdzieś tam wykazywane, w jakiej wielkości. 35, tylko, tak? No właśnie, tylko że sytuacja jest taka, że inne koszty ma Warta, Stal Mielec, Miedź Legnica, czy ktoś tam jeszcze inny, a inne koszty utrzymania klubu przy takiej społeczności, przy takich oczekiwaniach ma Widzew. Więc to jest tak, że to są bardzo rozsądne prowadzone, budżet bardzo rozsądnie prowadzony, wydawane te pieniądze, które można wydać. Myślę, że można dojść do zestawień klubów, które w Ekstraklasie są i budżet Widzewa jest rozsądny i nie mamy długu właściwie. A wiele klubów ma bardzo duże długi i będą mieli bardzo duże problemy i nie wiem, czy chcemy, żeby Widzew takim był klubem za chwilę. Nie, no jak najbardziej nie. Jak najbardziej nie. To jeżeli nie chcemy, to musimy być rozsądni. Bo my tu mówimy oczywiście znowu o budowaniu zespołu na dzisiaj. Ja wiem, że to będzie kontrowersyjne i za chwilę ktoś mi to wytknie i będzie opowiadał, że nie mam ambicji, że nie wierzę w Widzew i tak dalej, ale jeżeli chcemy mieć problemy takie za chwilę, jak kilka klubów, które mówię wczoraj, w tym sezonie jeszcze grały w Pucharach Europejskich, a teraz mają duże problemy finansowe, nie wiadomo, czy się utrzymają i to większość klubów ma bardzo duże długi, duże problemy, no to nie wiem, czy to jest pomysł na Widzew dzisiaj, który ledwo niedawno z tego wyszedł i jest beniamikiem w Ekstraklasie. Ja sobie zdaję sprawę z oczekiwań, ja sobie zdaję sprawę, że wszystkim naszym marzeniem byłoby fenomenalnie, gdyby nam się udało być w pucharach, być gdzieś wysoko, być jeszcze wyżej i taki apetyt był, bo tak, czy taki apetyt jest, bo tak dobrze nam poszło w rundzie jesiennej i chcielibyśmy to kontynuować, ale też nie możemy dać się w tym wszystkim naprawdę ponieść takiej sytuacji, żebyśmy w przyszłym roku mieli z tym duży, duży problem. Znaczy, ja oczywiście się zgadzam z tym, że nie możemy się zadłużyć i to jest jak najbardziej zdrowe podejście. Natomiast chyba zgodzi się pan z tym, że większość zespołów z tej dolnej połówki tabeli raczej opiera swój budżet finansowy, jeśli chodzi o płace i transferowy, dzięki funduszom pozyskanym z Canal Plus, prawda? Tak trzeba sobie powiedzieć, że dużo zespołów czeka na tą transzę. Ta transza jest wypłacana w kilku ratach, czy ona jest jednorazowa na koniec sezonu? Chyba w dwóch ratach. Okej. Nie pamiętam dokładnie. Po prostu jakby, wie pan, my jako kibice jesteśmy w jakimś stopniu sponsorem tego klubu i każdy gdzieś ma to w głowie, że tak samo jak inni dostaniemy te pieniążki z Canal Plus, ale nikt tak jak my nie ma takiego zysku z kibiców, jaki ma Widzew. Tylko, że ja cały czas mówię o innej rzeczy. Mamy budżet, jaki mamy budżet, my go rozsądnie wydajemy i takie są koszty. To nie jest tak, że ktoś tutaj ma odłożone 12 milionów i nie chce na te pieniądze, tych pieniędzy tam, czy 5 milionów i nie chce tych pieniędzy wydać na wzmocnienie klubu. Naprawdę troszeczkę zwróćmy też na to uwagę, że Widzew oczywiście ma wielką rzeszę kibiców i to jest jeden z głównych naszych dochodów i sponsorów i chwała kibicom i to jest w ogóle fenomen na skalę, myślę, że światową, niekoniecznie nawet europejską. Ale takie są też realia, my tego nie zmienimy. Czyli sugeruje pan, że żeby cokolwiek się zmieniło na plus, jeżeli mamy robić transfery, które miałyby nam w przyszłości pomóc w walce o najwyższe lokaty, to mam na myśli, to jedyną drogą jest to, że wykreujemy sobie zawodników, których sprzedamy za pokaźne sumy i z tego będziemy mogli tworzyć dalej zespół. Znaczy ja nie wiem, bo ja nie jestem od robienia biznesu, widzę, ja nie jestem od pozyskania pieniędzy, ale wiem, że biznes też robi to wszystko, co może, to znaczy ilość sponsorów, które ma widzę w sprzedanych lóż, powierzchni reklamowej, to jest też na maksymalne właściwie już możliwości. I oczywiście przede wszystkim są dochody z europejskich pucharów, które mają inne kluby ewentualnie lub też ich nie mają, lub też ze sprzedaży zawodników. Albo też mają zdecydowanie niższe koszty, ale to też wynika z specyfiki klubu. I to trzeba brać pod uwagę. A po drugie też inna sprawa, te kluby są w Ekstraklasie
od wielu lat i większość tych klubów jest od wielu lat, więc oni też te pieniądze mogli odpowiednio spożytkować i tą kadrę budować stopniowo, a my jesteśmy Beniaminkiem, jesteśmy pierwszy rok w Ekstraklasie i te pieniądze dostaliśmy pierwszy raz, więc to też w każdym następnym roku będzie te pieniędzy trochę więcej. Jest szansa oczywiście, że pozyskamy może następnych sponsorów, może lepszych sponsorów, może kogoś sprzedamy i tak będziemy budować klub. No, tak powinniśmy budować. Tak to wygląda. To może ja dopytam, panie dyrektorze, bo mówił pan, że jesteśmy na przykład na poziomie Jagiellonii Białystok. Padła ta nazwa klubu budżetowo, tak? No mniej więcej, jeżeli chodzi o budżet na pierwszy zespół, ja nie wiem, jaki jest budżet kompletnie, jasne. Ale wiem, jakie są. Ja wiem, jak mniej więcej ile się płaci zawodnikom, tak? Na poszczególnych. Jasne, rozumiem. Czyli rozumiem, że na przykład w tej chwili stać by było nas na takiego piłkarza jak Mark Wall, który gra w Jagiellonii, czy Imas, tak? Tylko proszę zobaczyć, ile tam jest młodych też piłkarzy, którzy zarabiają inne też pieniądze. No rozumiem. Wychowanków. Ja mówię o budżecie na pierwszy zespół. Ja podejrzewam, że mamy podobne budżety jak te. Jak te kluby, może trochę mniejsze, może trochę większe. Ja zdaję sobie sprawę, że na przykład IMAS zarabia takie pieniądze, kiedy myślę, że u nas zawodnicy tyle nie zarabiają, ale to są zawodnicy, którzy są już tam od wielu lat, ten klub z nimi związał się na wiele lat, ale też dowiedzmy się, jakie długi ma Jagiellonia. Panie Tomaszu, to ja tylko przepraszam Sławek, czy mógłby pan nam zdradzić kwotę budżetu, jeśli chodzi o płace w Widzewie? To chyba nie powinna być tajemnica. Około 30% dochodów klubu. Czyli około 10 milionów. Budżetu klubów. No to jest, no powiedzmy. Powiedzmy, tak? Okej, okay, dziękuję. Sławek, kontynuuj. No właśnie, tak chciałem do tych młodych jeszcze nawiązać, bo wiadomo, że w polskiej piłce zarabia się tylko na młodzieży najlepsze pieniądze zdecydowanie. I tak sobie patrzę, no bo tutaj kolega wcześniej pytał o tą historię poznańską. Ja jestem z tych roczników, że mi się kojarzy emigracja poznańsko-łódzka zawsze dobrze, bo poczynając od Wojtali, Dębińskiego, czy pana kuzyna, tak, króla Artura, to zawsze mi się to kojarzyło super. I chodzi mi o, na przykład patrzę na Lecha, no bo Lech jest wzorem, jeżeli chodzi o sprzedaż tych piłkarzy w Polsce, to trzeba oddać poznaniakom, że umieją w to, tak, kolokwialnie mówiąc. I kiedy według pana my będziemy w stanie dojść do takiego momentu, że wypożyczymy piłkarza, bo Lech też fajnie tych piłkarzy wypożycza, to mi się zawsze podobało, jak ogrywali na przykład Puchacza, czy ogrywali Modera. Kiedy my będziemy mogli stawiać warunki, wypożyczając takiego piłkarza, żeby się nie powtórzyła sytuacja z Karaskiem, że po prostu no, straciliśmy go, jeżeli Termalika uzna, że go wykupi, tak? Po prostu będziemy patrzeć na takiego piłkarza w pierwszej lidze i zacierać ręce, jak będzie fajnie wyglądał, tak byśmy teraz mogli zacierać ręce, patrząc na Karaska i cieszyć się, że w czerwcu do nas dołączy. Akademia Lecha jest stworzona od 15 lat, może nawet wcześniej, bo już wcześniej była Mika. Lech miał też dobre szkolenie zawsze. Oni się połączyli. Właściwie sprzedają tych piłkarzy. Naprawdę, ja pamiętam, zacząłem pracę w 2011 w Lechu, czy 2012. Wtedy stwierdzono, że akademia, która wypuszczała już takich zawodników jak Kamiński, gdzieś tam pomału wychodził Linety, Kownacki, to stwierdzono, że ona jednak sportuje jeszcze za słabo i trzeba ją dofinansować, trzeba zmienić struktury i trzeba jeszcze lepiej tam pracować. I dzisiaj od wielu lat, właściwie co roku, co dwa lata mają topowych zawodników. Nie wiem, kiedy widzę do tego dojdzie, bo to też znowu niestety są kwestie pozyskiwania młodych talentów, nie tylko z okolic Łodzi, ale także z Polski, co też kosztuje. To jest też kwestia ośrodka. Jeżeli będziemy mieli ośrodek, to przede wszystkim zmienimy też strukturę i możliwości tej akademii, bo dzisiaj to też, jeżeli ktoś przyjeżdża i ma tutaj się rozwijać, no to ma pewien problem, jeżeli chodzi o bazę. Trudno mi powiedzieć. Na pewno to są lata, gdzie ta praca musi być wykonywana, gdzie musi być odpowiednie finansowanie tej akademii i przede wszystkim zacznijmy od tego, żeby to byli wychowankowie, którzy będą mogli w Widzewie być pierwszymi wyborami, czy być zawodnikami, którzy będą w kadrze tego pierwszego zespołu i będą ten zespół rozwijać, a później zastanawiajmy się, to, jak będziemy ich wypożyczać i ewentualnie też sprzedawać. Trudno mi określić to czasowo, ale ja widzę, jaka jest różnica, jeżeli chodzi dzisiaj o struktury klubu, bo akurat w tym klubie pracowałem w stosunku do Widzewa, jeżeli chodzi o wielkość, jeżeli chodzi o,
O historię to widzę jak najbardziej, tak? Tutaj widzę, jest topowym zespołem i to jest zespół, który ma olbrzymi potencjał, klub, który ma olbrzymi potencjał i możliwości, ale dzisiaj chodzi o struktury, o warunki pracy, no to daleko nam do tego niestety. No ja rozumiem, ale to też chodzi mi na przykład też o scouting, tak? Bo no, pokazaliśmy to na przykład, jak, nie wiem, ściągając Karaska, wyławiając go tutaj z regionu, czy nawet tego Czubaka, który od nas niestety odszedł, czego żałuję, czy, że potrafimy wyszukać jakichś fajnych chłopaków, niekoniecznie jakichś, nie wiem, 12-latków czy 11-latków, ale to już, to już prawie dorosłe chłopy, których trzeba troszeczkę oszlifować, troszeczkę ukształtować. I też patrzę pod tym kątem właśnie, pod kątem penetracji właśnie tych niższych lig, nie wiem, województwa, czy może wychodzenia poza nasze województwo dalej. No tak, tu jest właśnie oczywiście takie działania też wykonujemy, ale no dzisiaj to, żeby Widzew mógł dyktować warunki co do wypożyczeń to troszeczkę, no to musimy troszeczkę jakby tą markę poprawić na dzień dzisiejszy. Musimy troszeczkę więcej zrobić, musimy mieć większą, lepszą pozycję w lidze, bo ja sobie zdaję sprawę, że, my, że tutaj patrzymy na Widzew jako olbrzymi klub z piękną historią i wielkimi możliwościami, ale też musimy sobie zwrócić uwagę, na którym dzisiaj jesteśmy miejscu. No nie dajmy, nie rozmawiajmy o tym, że dzisiaj będziemy dyktować wszystkie warunki, no bo tak jeszcze nie będzie. No to jest, na to trochę potrzeba czasu i trzeba trochę pokazać, że rzeczywiście na to zasługujemy w danym momencie. Okej, rozumiem. A patrząc w przyszłość, jak według dyrektora sportowego Tomasza Wichniarka ma wyglądać nasza drużyna w przyszłym sezonie? My mamy być progres, bo chyba tak to w sporcie by wypadało, tak? Robić kolejny krok do przodu. Znaczy, na pewno chcielibyśmy, żeby był progres. Przede wszystkim chcemy, żeby był progres co do potencjału zespołu, co do jakości tego zespołu, a także progres co do naszej gry. No takie jest założenie. No, wiadomo, że to jest jakby podstawowa sprawa, że musimy robić progres. Proszę. Ja zapytam Sławek o trenera Niedźwiedzia. Panie Tomaszu, czy trener Niedźwiedź, jego pozycja w Widzewie, jeżeli chodzi o przyszły sezon, mam na myśli bardziej tutaj perspektywę trenera, czy trener w jakimś stopniu w przeciągu całego sezonu wykazał niezadowolenie z pewnych aspektów, które się dzieją w klubie, chociażby obiekty treningowe, czy chociażby transfery, bo trener sprawia wrażenie gościa bardzo ambitnego, prawda? I chyba pan się zgodzi. I na pewno chciałby, żeby ten projekt się rozwijał w odpowiednim kierunku. Czy nie boi się pan takiej sytuacji, że trener Niedźwiedź w pewnym momencie jako ambitny facet powie, że to nie idzie w tym kierunku, w którym chciałby, żeby to szło? Z racji tego, znaczy, że w pewien sposób ograniczeni finansowo, jesteśmy Beniaminkiem i tak dalej? Ale my jesteśmy wszyscy ambitni i wszyscy chcielibyśmy, żeby to szło w najlepszym kierunku jak najszybciej. To nie tylko kwestia trenera Niedźwiedzia. Oczywiście on bezpośrednio pracuje z zespołem i warunki, które się musi zmierzyć, to no, po prostu musi się z nimi zmierzyć, bo nie ma innego wyboru. To jest człowiek, który nie narzeka, który raczej szuka rozwiązań niż narzekania, też wie, w jakim dzisiaj jest klubie, jaki ten klub ma potencjał, jakie możliwości, ale też na jakim dzisiaj jest miejscu. I wiadomo, że każdy trener chciał mieć lepsze piłkarze, lepsze warunki do pracy. Myślę, że każdy z nas chciałby pracować w coraz lepszych warunkach i do tego będziemy dążyć, no, ale też musimy zwrócić uwagę, że dzisiaj jesteśmy w takich warunkach i musimy z tym się zmierzyć i wspólnie budować to, żeby to było lepiej, żebyśmy mieli większe możliwości rozwoju jeszcze. No ja nawiązuję do tego, że trener Niedźwiedź prawdopodobnie jest na listach trenerów pewnie pół ligi w naszej ekstraklasie, jak nie więcej. I czy mogłaby się wydarzyć taka sytuacja, tak mi się wydaje, jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, że jakiś klub zgłosiłby się po prostu po trenera Niedźwiedzia, chciałby zapłacić za odstępne. Oczywiście w polskich realiach nie jest to spotykane, natomiast czy jesteśmy przygotowani na taką ewentualność, że trener po prostu powiedziałby, że chciałby spróbować czegoś innego i czy my jako klub, rozwijając to pytanie, czy my jako klub chcielibyśmy kontynuować filozofię trenera, czy raczej
Czy ta filozofia zaimplementowana przez trenera w zespole, która opiewa się na operowaniu piłką, na i tak dalej, czy w zespole, czy w klubie szlibyśmy tą samą drogą i szukali trenera, który ewentualnie byłby bardzo podobny, jeżeli chodzi o prowadzenie zespołu, czy kompletnie na ten moment o tym nie myślimy i nie bierzemy pod uwagę takiej możliwości? Znaczy, zacznę od tego, że ten Niedźwiedź został wybrany do tego klubu też dlatego, że miał takie cechy i tak grał. To nie jest tak, że ten Niedźwiedź przyszedł i nam pokazał, że on tak będzie grał. Ja z trenerem Niedźwiedziem przed podjęciem decyzji miałem 3 rozmowy bodajże i z kilkoma innymi trenerami. To, że dzisiaj widzę, że tak gra, to jest filozofia klubu. To jest coś, co my chcemy kontynuować. Chcemy, żeby tak klub grał. Ten Niedźwiedź rewelacyjnie to realizuje. Ten Niedźwiedź ma na to wspaniały pomysł i wielkie umiejętności, żeby to zrobić i rozwinąć ten zespół nadspodziewanie dobrze. To nie ma co ukrywać. Ale to ma być filozofia klubu. Tak chcemy, żeby Widzew grał. Żeby tak, żeby przyszli, że jeżeli będzie taka sytuacja, że ten Niedźwiedź z tego klubu kiedykolwiek odejdzie, to będziemy starali się pozyskać trenera, który będzie nadal grał w podobny sposób. Będzie zespół prowadził tak jak według filozofii, tak jak my chcemy, żeby ten zespół wyglądał. A wy przychodzi panu pierwsze nazwisko do głowy, które mogłoby kontynuować podobny styl prowadzenia zespołu? Takie ja mam pierwsze nazwisko. Powiem tak, taka lista takich trenerów gdzieś jest robiona, bo zawsze powinna być moim zdaniem w klubie, powinno się w klubie też patrzeć na innych trenerów, nawet jeżeli z tym trenerem, który dzisiaj jest, chcielibyśmy pracować 100 lat, to taka alternatywa zawsze powinna być robiona i taka lista jest robiona, ale ja oczywiście nie zdradzę żadnego z nazwisk. No dobrze, to może ja tutaj pociągnę ten temat jeszcze. A propos tej listy, to tylko mogę od siebie powiedzieć, że na mojej liście ewentualnej, chociaż życzę trenerowi Niedźwiedziowi, żeby w Widzewie był jak najdłużej, bo uważam go za świetnego fachowca. Natomiast jest taki trener w zielonej części Poznania, młody, ciekawy, podobny charakterystyce. W każdym razie chodzi mi o transfery, w sensie transfery, no, przedłużenie tych kontraktów. Z wieloma piłkarzami, którym kończą się kontrakty w czerwcu, planujecie przedłużyć? Nie pytam o nazwiska, tylko pytam o ilość. Właśnie będziemy ze wszystkimi zawodnikami rozmawiać w tej kwestii. Czyli rozumiem, że wszystkim piłkarzom, którym kończą się kontrakty, zaproponowane zostanie przedłużenie ich, tak? Będziemy rozmawiać ze wszystkimi piłkarzami na ten temat, jak będzie wyglądała ich przyszłość Widzewia. Okej, rozumiem. A może bym troszeczkę docisnął pana, panie Tomku. Chociaż jedno nazwisko, to kto jest najbliżej? Kto jest najbliżej przedłużenia kontraktu z Widzewem w tej chwili? I kto nie jest najbliżej? Kto jest najbliżej z przedłużenia kontraktu z Widzewem? Martin. Nie, znaczy powiem tak, no. To jest taki moment, kiedy jeszcze nie ma podpisanych umów, więc nie będę o ten temat rozmawiał. Prowadzimy rozmowy dość zaawansowane z kilkoma zawodnikami, a z kilkoma czekamy na następny etap, bo tak sobie to podzieliliśmy. Okej, rozumiem. A teraz... Przepraszam, mogę zadać pytanie, bo też zaraz muszę uciekać. Chciałem tylko dopytać o coś. Dobra, dawaj, bo ja jakiś czas temu pan mówił... O, mieliśmy, bo nie byliście pewni, że dany piłkarz będzie na przykład 70-80% da nam wzmocnienie. Czy teraz jesteście w tym okresie, po prostu o czym w tym okresie letnim, czy teraz jesteście pewni piłkarzy, których chcecie jakby zakontraktować, których będziecie chcieli zakontraktować, że oni dadzą nam te 70, tak jak pan mówił, procent? Znaczy, powiem w ten sposób, że wybieramy takich piłkarzy, to dzisiaj uważamy, że ich umiejętności są na tyle wysokie, ich potencjał na tyle wysoki, że ten zespół są w stanie wzmocnić i są w stanie podnieść jakość na wyższy poziom. Ogólnie mówisz, że 70% transferów jest udana, to jest bardzo dobry scouting, bardzo dobre przede wszystkim adaptacja zawodnika w zespole, bo ja zawsze będę powtarzał, że jedna sprawa to jest wybrać zawodnika, a druga sprawa to umieć go komponować i zaadaptować w zespole, bo czasami jest trudniejsze niż sam wybór. Dobrze, to Sławek, wpuśćmy Marcina, bo Marcin tutaj od dłuższego czasu czeka, panie Tomaszu, także pytanie od Marcina. Dobra, Marcin. Przepraszamy, że musiałeś czekać tak długo, ale widzisz. Nie ma za co.
Dzień dobry wszystkim. Ja mam kilka pytań. Przede wszystkim chciałem spytać, czy właściwie ten wynik, który osiągamy, to pod kątem rozmów transferowych będzie dla pana na plus czy na minus? No bo wiadomo, że fajnie jest dla piłkarza przyjść do zespołu, który być może w przyszłym sezonie będzie walczył o europejskie puchary, ale z drugiej strony pytanie, czy ci piłkarze, widząc ten wynik, nagle nie podniosą swoich oczekiwań finansowych? No bo skoro klub, który walczy o europejskie puchary, to pewnie ma z czego płacić. Znaczy na pewno tak, to na pewno są te dwa aspekty, jeden i drugi, czyli plus i minus, w 100% się zgadzam, ale tutaj bardziej na plus jest to, że zespół tak dobrze wygląda i gra tak ciekawy futbol, ale przede wszystkim to jest to, że przy takiej publice i w takiej atmosferze, i to jest na duży plus. Co do finansów, to nie jest aż tak... Aż tak diametralnie nie zmienia się w tym, że zespół będzie grał w pucharach, czy też nie, i wtedy te wymagania będą większe, też mniejsze. Tutaj wtedy będziemy to regulować ewentualnie premiami za grę w pucharach europejskich, jeżeli takie będą oczekiwania. A mam pytanie, bo też mówiliśmy o klubach, które są bliskie problemów finansowych, bankructwa i spadku. To czy monitorujemy ich pod kątem piłkarzy? To znaczy, no bo tak naprawdę być może, jeżeli pewne kluby spadną, to pewni piłkarze, którzy są gwiazdami ligi, czy dobrymi zawodnikami w lidze, będą do oddania właściwie niemal za darmo, no bo te kluby będą musiały ratować swój budżet i swoje istnienie. Oczywiście, że taki monitoring także robimy. Dobrze, jeszcze chciałbym spytać o kontuzje, które były w ostatnim meczu. To coś poważnego, Zawadzki i Żywo, no bo trochę głupia kontuzja w debiucie, no ale zdarzyła się, czy to coś lepiego? Nie, to jest, znaczy to nie są na szczęście jakieś poważne kontuzje, raczej kwestie mięśniowe. Mam nadzieję, że w ich wypadku to niekoniecznie nawet musi być pauza w następnym meczu. Myślę, że 2-3 dni i będą mogli wrócić do treningu, aczkolwiek no tutaj zobaczymy, jak będzie rzeczywiście to wyglądało, no bo to są decyzje już później fizjoterapeutów i lekarzy. Jeszcze mam pytanie, była kwestia przedłużania kontraktów. Ja mam pytanie, bo nie zarejestrowałem tego, a chwilę temu spojrzałem na Transfermarkt. Fabio ma przedłużony kontrakt, czy nie ma? Fabio, tak. Aha, Fabio już ma załatwiony. Tak. A ogólnie jak jesteśmy zadowoleni z wypożyczeń, biorąc pod uwagę nie to jedno do tej Maliki, tylko wszystkich? Czy widzimy, że ktoś może do nas wrócić i nas wzmocnić, czy raczej coś trzeba... No, patrząc na to, na ilość minut, które ci zawodnicy do tej pory mieli, no to nie są zawodnicy niestety w tych klubach swoich wiodący, więc my ich monitorujemy, jedziemy, oglądamy ich mecze, rozmawiamy z nimi, ale jeszcze decyzje to do nich nie zostały podjęte. To znaczy ja też tutaj, to będzie trochę pytanie, czy pan też ma podobne postrzeganie co ja, ale zaczyna się mówić moim zdaniem zupełnie bezpodstawnie, że ta runda idzie nam dużo słabiej. W stosunku do jakby tylu samo meczów z poprzedniej rundy nie zdobyliśmy dużo mniej punktów, bo mamy chyba 9, a w poprzedniej rundzie 13, a jakby my mamy bardzo dziwny terminarz, to znaczy teraz będziemy grali 8 meczy jeszcze i 7 z tych meczy to są zespoły miejsca poniżej 8. Czyli de facto my wydatowaliśmy taki terminarz, że na początku gramy z wszystkimi najmocniejszymi przeciwnikami i cieszę się, że zdobyliśmy trochę punktów, a ta końcówka jest dużo lżejsza i pytanie, czy to znaczy tak jak wszyscy mówili trochę w czasie przeszłym, że mieliśmy szansę na europejskie puchary, no bo na koniec rundy byliśmy na trzecim miejscu. Ja cały czas wierzę, że mamy szansę. Nie uważam, że to jest w ogóle warto jest ryzykować istnienie klubu, zadłużenie dlatego, bo to oczywiście nie ma sensu, ale moim zdaniem właściwie jesteśmy na całkiem niezłej pozycji, bo tracimy 3 punkty tylko do 4. miejsca, więc moim zdaniem pozycja jest świetna. Znaczy, no rzeczywiście teoretycznie tych trudniejszych przeciwników to mamy za sobą, czyli z wszystkimi zespołami, które są przed nami. I tych punktów mogliśmy też
tak a propos tej rundy też na pewno zdobyć więcej, no bo mówię, ten mecz szczególnie z Jagiellonią czy też z Lechią powinniśmy zakończyć zwycięzcami, więc to jest też tak trochę, jak ja powiedziałem to chyba na początku tutaj, że my monitorujemy te zachowania zespołu i ogólnie wbrew pozorom ten zespół więcej stwarza sytuacji bramkowych, więcej szybciej odbieramy piłkę po stracie, czy też lepiej ją wyprowadzamy od bramkarzy, a mijamy szybciej te strefy niebezpieczne. Nie przekłada się to dzisiaj jeszcze na punkty i mamy nadzieję właśnie, że w następnych meczach zaczniemy punktować, więc ja też oczywiście nie skreślałbym nas tutaj z walki o puchary, bo mamy 3 punkty straty do 4. miejsca i dużo meczów przed sobą i wszystko zależy od nas, ale to musi być pochodna naszej gry, to musi być pochodna tego, jak zespół będzie funkcjonował i jak będziemy mogli realizować założenia nakreślone przez sztab. No dobrze, no z mojej strony to wszystko, dziękuję za odpowiedzi. Dziękuję, Marcin. To ja przeczytam 2 pytania tutaj z przysłowiowego czatu, panie Tomaszu, także cytuję, skoro mamy tak grać, czy z trenerem Niedźwiedziem, czy też odpukać kiedyś nie, to czemu rezerwy grają 4 z tyłu, a nie tak jak 1-3 z tyłu? Czy to nie powoduje, że młody przechodzący z rezerw ma problem na przejście do nowego ustawienia? Znaczy, my bardziej patrzymy pod umiejętności zawodników na pewne zachowanie, a nie kwestie ustawienia na boisku. Modelu gry czy ustawienia na boisku. Tutaj mają być pewne zachowania i te zachowania, jeżeli chodzi o 1 i 2, są bardzo podobne, jeżeli chodzi o wyprowadzenie piłki, o budowanie akcji, o grę w półprzestrzeniach. To jest bardzo podobne, a to jest tylko kwestia ustawienia, a nie kwestia umiejętności zawodników. Okej, to kolejne pytanie, już takie bardziej. Kolega stwierdził, że owijamy w bawełnę, więc mamy zapytać, czy jaki jest plan na ten sezon już po tym wszystkim, co się wydarzyło do tej pory? Co mamy osiągnąć tym zasobem ludzkim? Terminarz mamy po swojej stronie, bo został tylko Raków. To czy gramy o 3., 4. miejsce, czy jednak nie? No oczywiście, że będzie grać o najwyższe miejsce. No przecież to nie jest. My nie powiemy, że nie gramy o najwyższe miejsce, jeżeli będziemy wygrywać, to będziemy wysoko i możemy być na 4. miejscu, nikt nie powiedział, że tak nie stanie, albo że klub tego nie chce, albo że zawodnicy tego nie chcą. To ja jeszcze zanim dopuszczę Andrzej, chwileczkę, ostatnie pytanie z mojej strony w tej kwestii, zajęcia miejsca, czy załóżmy, że awansujemy do pucharów, pewnie ma pan doświadczenie w tym, no był pan w Lechu i tak dalej, czy te koszta związane z tym, że musimy gdzieś tam pojechać i tak dalej, i załóżmy, że odpadamy w pierwszej rundzie, czy to w ogóle marketingowo, finansowo, czy to raczej wyjdziemy na minus, czy jednak wyszlibyśmy na plus dzięki temu awansowi, czy raczej to się kompletnie nie bilansuje, dlatego dużo zespołów odpuszcza po prostu na koniec w Polsce? No nie wiem, czy zespoły odpuszczają na koniec w Polsce, uważam, że to jest tutaj przesadzona opinia, że się odpuszcza. Rzeczywiście czasami to może to wyglądać. No czasami to tak, tak wygląda. Tak, ten tak zwany wyścig żółwi. Ale sytuacja wygląda następująco, że jakby nie patrzę na to w ten sposób. My, jeżeli będziemy, no to będziemy rywalizować, będziemy chcieli grać, a jak najwyższe miejsca. Ja powiem szczerze, nie wiem, czy to się bilansuje, czy to jest trochę na plus, czy trochę na minus. Wydaje mi się, że w ogólnym rozrachunku w takim klubie, jak widzę, przy takich możliwościach, jeżeli chodzi o kibiców, o sponsorów, o cały biznes, to na pewno widzów nie powinien tutaj marketingowo szczególnie jeszcze wyjść na minus. No ja może tylko wtrącę jeszcze tak a propos tego, że są pewne wartości pewnie niepoliczalne, jak grają w takich, awansując do takich dokładnie, pucharów. Dokładnie tak też o tym. No i tylko chciałem właśnie tylko to zaznaczyć. A propos właśnie tego, co tutaj mówiliśmy, to też bym, nie wiem, czy się pan zgodzi, panie dyrektorze, chciałbym też przestrzec wszystkich kibiców, że takie myślenie, że nam został tylko Raków, a ja uważam, że te mecze z tymi drużynami, które walczą o życie, będą naprawdę bardzo ciężkie. Znaczy oczywiście tutaj będą bardzo ciężkie mecze, bo wszystkie zespoły robią wszystko, żeby nie spać. To jest jakby podstawowa sprawa, to nie spać z ligi. I te zespoły będą bardzo trudne bezpośredniej konfrontacji. Dobrze, to dopuśćmy teraz Andrzeja, który dołączył do nas. Andrzej, dobry wieczór i czekamy. Witam wszystkich. Witam pana Tomka. Ja mam jedną uwagę, jedno pytanie. Uwaga to jest taka, że tutaj kolega Marcin mówił o tym, że
terminarz teraz mamy łatwy i punktów mamy podobnie w tej rundzie. Wyłączając mecz z Krakowią, który wszyscy wiemy, szczęśliwy remis, to graliśmy 5 meczów u siebie i 3 mecze na wyjeździe. Prawda? A versus odwrotnie oczywiście w rundzie jesiennej, więc nie można porównywać tych punktów, czy zestawiać tego w ten sposób, że podobną liczbę punktów zdobyliśmy, bo graliśmy 5 meczów u siebie, prawda? I to jest tylko moja uwaga tutaj do kolegi Marcina. A pytanie do pana Tomka jest, czy martwi pana kompletna nieskuteczność zespołu z rzutów rożnych? Bo ja, obserwując grę Widzewa od paru dekad, muszę powiedzieć, że jest to na pewno bardzo słaby element naszej gry i pamiętam te dyskusje o tym, że przyszedł do nas Serek i przyszedł do nas Mateusz Żyro, że te transfery były po to, żeby nie tracić bramek ze stałych fragmentów gry i nie tracimy tych bramek ze stałych fragmentów gry. Natomiast rozgrywanie rzutów rożnych w naszym wykonaniu to jest dramat. No. To naprawdę jesteśmy drużyną, która zupełnie nie zdobywa bramek po rogach. Okej, z Krakowią tam Kreutz był bliski, bo było krótkie rozegranie, nowe rozegranie, był słupek, ale ogólnie czy sztab na tym pracuje i czy to nie jest tak, że trochę umyka nam w tych dyskusjach o bazie treningowej, o kontuzjach, o wielu innych ważnych rzeczach, to, że my po prostu trochę gubimy też punktów, dlatego że jesteśmy nieskuteczni po rzutach rożnych. Znaczy ogólnie po strefie ta gry zdobywa się około 46, tam 42% bramek i rzeczywiście tutaj zgadzam się w 100%, że my tych bramek nie zdobywamy, ale na pewno tutaj nie zgodzę się, że sztab nie pracuje, czy sztab o tym nie wie, bo akurat tutaj bardzo też pracujemy. No na razie, jak widać, efekty są niezadowalające i tutaj się zgadzam. Było kilka takich sytuacji, gdzie rzeczywiście brakowało centymetru, żeby zdobyć tą bramkę, chociażby w ostatnim meczu, ale tak samo w kilku poprzednich meczach. To nie jest tak, że nie stwarzamy tego zagrożenia, ale bez dwóch zdań musimy na tym pracować mocniej, musimy się na tym więcej skupić, bo powinniśmy tych bramek kilka zdobyć po stałych fragmentach, po rzutach rożnych szczególnie, a tego nie robimy, ale proszę mi wierzyć, że sztab o tym wie i sztab naprawdę poświęca temu dość sporo czasu, ale na razie mówię, efekt jest taki, jaki wszyscy widzimy. Jasne, dziękuję bardzo. Proszę. Panie Tomku, a co pan sądzi o przygotowaniu fizycznym? Bo chciałbym poznać pana opinię. Co pan sądzi na tle ekstraklasowiczów? Wchodzi Beniaminek, który w lidze oczywiście inaczej, w pierwszej lidze inaczej się biega i to granie w piłkę wygląda zupełnie inaczej, ale po tej rundzie jesiennej i wiosennej chciałbym, żeby pan ocenił właśnie przygotowanie fizyczne, bo w mniemaniu wielu kibiców, w moim też, akurat dzięki temu też tyle punktów zdobyliśmy, bo jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Znaczy to są fakty, tak? No bo my tutaj też to monitorujemy, sprawdzamy i ten zespół dużo biega w dobrym tempie, ale też w dobrych kierunkach, więc tutaj się nakłada przygotowanie fizyczne razem z przygotowaniem taktycznym, bo tutaj jakby musimy współgrać, musimy na to zwrócić uwagę, że biegać, czasami jak to mówią, mądrze lepiej stać niż głupio biegać, a my mądrze biegamy i to jest najważniejsze. A tutaj to jest kwestia też właśnie przygotowania taktycznego zespołu, momentu, w którym podkręcamy to tempo i momentu, kiedy troszeczkę zwalniamy. Ale tak, rzeczywiście to przygotowanie fizyczne jest na dobrym albo nawet na bardzo dobrym poziomie i to jest też nasze wyróżnia, ta intensywność naszych zachowań na boisku. Okej, dziękuję. Ja mam tu jeszcze jedno pytanie od Mariusza. Odnośnie Jordiego, no bo wiadomo, że po tym wpisie było dużo dywagacji między kibicami i tak dalej, o jego, nazwijmy to, psychikę szeroko pojętą. Jak to w tej chwili wygląda według pana i czy on w ogóle pracuje z jakimś psychologiem sportowym, czy nie? Kibic tutaj pyta. Znaczy sytuacja jest taka, że jeżeli chodzi o Jordiego, no to jest południowiec, jego troszeczkę emocje są trochę inne niż nasze. Po tym wpisie też z nim rozmawiałem, też rozmawiał sztab z nim, no to trochę inaczej to on przekazał niż rzeczywiście ten wpis został zinterpretowany, czy tak był napisany. No też kwestia chyba przekazu, kwestia tłumaczenia, bo to chodziło z jego strony bardziej o to, że on jest sfrustrowany z tym, że nie strzela bramek i że
i że jakby takie rzeczy się w życiu zdarzają i on jakby potrzebuje trochę wsparcia jeszcze, żeby zrozumienia, że on strasznie z tym walczy i strasznie mu na tym zależy, ale gdzieś mu to nie wychodzi, a wyszło tak, że on jest właściwie sfrustrowany i prawie, że ma depresję z tego powodu, co nie jest prawdą. Mam nadzieję, że teraz będzie coraz więcej słońca, więc on też jeszcze bardziej odżyje, będzie się czuł tutaj lepiej. Nie ma jakby pracy jakby z psychologiem indywidualnej, jest praca ze sztabem, jest praca tutaj w klubie i tak to dzisiaj wygląda. To ja pozwolę sobie powiedzieć, że jest 21:45. Panie Tomaszu, do 22:00 ostatnie 15 minut. Dobrze. Okej, okay, to wpuścimy. Adam, widzę, że poprosiłeś o głos. To takie trzy pytania, tylko naprawdę trzy pytania i zamykamy linię. Okej, okay, postaram się króciutko tym razem. Panie Tomaszu, ja też gdzieś tam przy okazji chyba transferu Jordiego Sancheza widziałem, że gdzieś tam w tle było widać taką jakby płytę DVD z prezentacją Widzewa. Znaczy widziałem, że tam na okładce chyba było logo Widzewa. Pytanie, czy to jest jakiś materiał, który przygotował klub, który jest pokazywany piłkarzom przed transferem jako jakaś zachęta? Jak to wygląda z tym? Znaczy my, jeżeli każdego piłkarza, który chcemy pozyskać, przygotowujemy materiały, prezentację multimedialną dla niego z kilkoma jakby obszarami. Po pierwsze z informacją o klubie. Po drugie z informacjami, dlaczego ten zawodnik powinien przyjść do Widzewa, z kim będzie konkurować, jakie będą oczekiwania w stosunku do niego i trzecia informacja, jeżeli chodzi o Polsce i o mieście. Taką prezentację robimy dedykowaną piłkarzom. Jest to bardzo takie profesjonalne podejście do tych zawodników. Przede wszystkim oni wtedy widzą, że my mamy konkretnie pomysł na niego, a nie no, na zasadzie takie, ok, ktoś tam go podał, to my gdzieś tam będziemy próbować go ściągnąć, albo nie mamy takiej wiedzy, więc to rzeczywiście takie prezentacje dedykowane dla każdego zawodnika, który przychodzi do Widzewa jest tworzone. Aha, czyli rozumiem, że tam jest kilka bloków typu blok opisujący miasto, blok opisujący klub, jakąś tam... Znaczy to jest jedna... Tak, to jest jedna prezentacja i tam jest przede wszystkim przedstawiony dzisiaj klub, jak wygląda baza, jak wygląda stadion, jakie jest wsparcie kibicowskie, dwa kwestie tego zawodnika, dlaczego ma przyjść do Widzewa, jaka będzie jego rola, czego będziemy od niego oczekiwać. W tym wszystkim jest jeszcze później informacja o mieście. Najważniejsze informacje takie, żeby czuł się tutaj pewniej, żeby wiedział, co go może w Łodzi spotkać. A czy ma pan jakąś anegdotę właśnie z jakichś negocjacji, w których ta płyta właśnie jakieś tam mega wrażenie zrobiła na piłkarzu? Znaczy to nie jest płyta, bo to jest bardziej w formie prezentacji, tak. Może gdzieś tam była jakaś płyta, może kiedyś przygotowana po prostu, może też w ten sposób, ale to jest prezentacja. Znaczy nie, powiem tak, że rzeczywiście kiedyś było tak, że pojechaliśmy na rozmowę z piłkarzem i mu tą prezentację, bo my ją przedstawiamy, jakby tłumaczymy, żeby to była sytuacja taka, że nie tylko, że dostaje to i on sobie gdzieś ogląda, tylko staramy się, jeżeli jest taka możliwość spotkać się z piłkarzem i mu tą prezentację pokazać, no to mówi, że był w kilku klubach takich też zagranicznych i mówi, że no kurczę, jeszcze w życiu nikt nie przygotował takiej prezentacji i że pierwszy raz wie, dlaczego ma do klubu przyjść, bo zawsze były kwestie finansowe, może okej, okay, wiedział, jaki to jest klub, ale tutaj jasno wie, dlaczego do tego klubu ma przyjść, dlaczego ten klub go chce. No to jest taki efekt wow, który naprawdę może działać, więc tutaj wielki szacun za to. A jedno właśnie jeszcze a propos tego, bo też wspominaliście, że właśnie chyba Jordi, jak do nas przychodził, wskazywał, że był problem właśnie z adaptacją w mieście, że tam miał być zatrudniony jakiś pracownik, który miał pomagać w aklimatyzacji. Czy taka osoba jest w klubie, czy ona jest na stałe, czy ona jest tylko ad hoc właśnie w przypadku jakichś transferów? Znaczy ja powiem w ten sposób, że tutaj Jordi miał taką pomoc, on troszeczkę, jak to Jordi... emocjonalnie do niektórych rzeczy podchodzi. Tak, jest osoba, która jest odpowiedzialna za to, żeby ten zawodnik czuł się zaopiekowany, to znaczy kwestie jakieś takie formalne, kwestie mieszkaniowe, kwestie, nie wiem, załatwienia sprawy w banku, założenie konta, kwestie podpisania umowy z jakąś tam firmą, którą gdzieś potrzebuje wypożyczyć samochód czy coś, to taka osoba jest do dyspozycji i taki człowiek jest, aczkolwiek ja chciałbym ten dział rozwinąć, bo uważam, że dział organizacyjny w takim klubie, jak widzę, powinien być też rozwijany i powinniśmy mieć taki dział, który będzie wspierał w różnych płaszczyznach i pion sportowy, i też przede wszystkim zawodników.
Okej, okay. To ostatnie pytanie a propos piłkarzy, którym się kończą kontrakty w tym roku. Pytanie, czy Dominik Kun w jakiś sposób może zachęcić tutaj brata do przyjścia do nas? Proszę zapytać się Dominika. Okej, okay, to ostatnie pytanie o kilka nazwisk, którym się kończą kontrakty. Adam, ale naprawdę mam ostatnie. Tutaj, mam tę otwartą listę. Nie musi pan mówić, że okej, okay, chcemy ewentualnie, nie wiem, jeśli nie chce pan mówić o nazwiskach, to mogę wymienić kilka i może pan powiedzieć, ile z nich nas interesuje, czy woli pan co do każdego się odnieść? Proszę mówić, bo będzie dobra interakcja, a zobaczymy, co z tego wyjdzie. Filip Jagiełło. Następny. Karol Niemczycki. Znaczy my mamy dwóch dobrych bramkarzy. Kamil Pestka. Kolejny ciekawy piłkarz. Okej, okay, i ostatni... Ale po kontuzji chyba drugi jeszcze. Tak, w trakcie jeszcze. I ostatni właśnie. Karol Borys. Okej, okay, dzięki za informację. Ta ostatnia odpowiedź była najlepsza. Czyli pomidor, dobra, super. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Wszystkiego dobrego i powodzenia w oknie transferowym. Dziękujemy, Adam. Dzięki, Adam, dzięki. To już tak powoli będziemy finiszować. Wiadomo, że kibiców grzeją najbardziej te transfery, więc pogadajmy o tych transferach, które już się dokonały w naszym klubie. Szczególnie... Zabrałeś mi pytanie, Sławek. No widzisz, pierwszy. Szczególnie interesuje mnie te transfery letnie. No już z tej perspektywy pewno już pan może jakoś ocenić. Nie chcę też tutaj pana wsadzać na jakąś minę i nie chcę mówić tutaj, jakieś analizować szczególnie tych piłkarzy. Natomiast może tak na początek coś łatwiejszego, czyli kto pana najbardziej zaskoczył z letnich transferów, które zostały dokonane? Taki piłkarz, którego pan powiedział, że no spodziewałem się, że będzie spoko, kolokwialnie mówiąc, ale nie spodziewałem się, że aż tak. To ja jeszcze dodam tak do tego, żebym już nie musiał zadawać pytania, to taki najcięższy transfer w pana karierze w Widzewie, który było bardzo ciężko przeprowadzić, a jest pan naprawdę zadowolony z tego, że to się udało. Nie wiem, na pewno tym transferem nie był to transfer Jordiego. W takich formalnych negocjacyjnych to na pewno nie był łatwy gdzieś tam transfer. Co do zaskoczeń, znaczy powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony z tego, jak zawodnicy się gdzieś tam prezentują i nie będę mówił, że ktoś mnie zaskoczył, też i plus, czy minus. Tak to zostawmy. To może ja powiem, bo ja mogę. Serafin Szoto, zgadza się pan? Ja powiem tak, ja Serafina chciałem jeszcze zimą już chcieliśmy. Ja chciałem Serafina jeszcze wcześniej, nawet jak pamiętam, jeszcze wcześniej chciałem Serafina, kiedy zaczął grać regularnie w Wiśle, a nie grał wcześniej, przed trener Gula i dla niego postawił, to wtedy już rozmawiałem o Serafinie. Więc jakby ten zawodnik mnie zawsze gdzieś tam ciekawił, ale tak, to jest taki zawodnik nieoczywisty, tak? Jednak gdzieś nie był też pierwszym wyborem, na początku trenera wypracował sobie dzisiaj to miejsce i na pewno jest tutaj mocnym punktem. To ja, jak jesteśmy przy Wiśle, to ja zapytam, czy Luis Fernandez to w ogóle był temat, czy nie było? Znaczy mogę powiedzieć, że kontaktowałem się z tym agentem. Chciał pan go tutaj? Kontaktowałem się z tym agentem. ale teraz musztarda po obiedzie, rozumiemy, tak? No Wisła dzisiaj dobrze wygląda, walczy o awans. Nie wiem, jakie będą ich ruchy transferowe i jakie będą decyzje piłkarzy. Widziałby pan takiego zawodnika w składzie Widzewa? Na pewno to jest chyba jeden z najlepszych piłkarzy na poziomie pierwszej ligi, a też był bardzo ciekawym zawodnikiem i fajnie ofensywnym na poziomie ekstraklasy. Na pewno też jest tutaj mocno, trzeba by zrobić analizę przy jego działań, także defensywnych, co do struktury naszego zespołu, bo u nas to jest jednak ważne, żeby ten zespół też współpracował, bo ta siła też nasza polega na tym, że ci zawodnicy wykonują bardzo dobrze zadania i ofensywne, i defensywne i dzięki temu często potrafimy stworzyć coś fajnego i na pewno teoretycznie zespołom silniejszym się mocno postawić i takie spotkania przed Legią Warszawa, gdzie czy z Pogonią, gdzie ten wynik i te mecze były na pewno fantastyczne. A panie dyrektorze, pamiętam, jak rozmawialiśmy po letnim okienku,
Rozmawialiśmy o Jordim, o tym rynku hiszpańskim, sobie powiedzieliśmy, że jednak ta nacja się bardzo sprawdza w naszej lidze. I jak to się rozwinęło do tego czasu? Rozwinęło się coś, nie wiem, wyrobiliśmy sobie większe kontakty na tym rynku hiszpańskim, bardziej przeczesujemy ten rynek hiszpański i możemy ewentualnie na coś liczyć ciekawego i obiecującego latem? Ewentualnie możemy liczyć. No to super. Tutaj Patryk chyba się szczególnie cieszy, bo... Znaczy powiem szczerze, że rzeczywiście, znaczy to my zrobiliśmy, tak jak mówię wcześniej, tak tam research i to są zawodnicy, którzy się mocno sprawdzają i właściwie w każdym, może powiedzieć, w polskim klubie jest hiszpański zawodnik. To wiodący, jest, prawda? Wiodącą postacią, no może poza Lechem, no i teraz Legią, chyba to po pozostałych klubach tak jest, więc tak, jest to nasz rynek, który był już wcześniej dobrze przeczesywany i na pewno jest to jeden z naszych wiodących rynków, gdzie scout jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za rynek hiszpański. A ja jeszcze chciałem powiedzieć, że nasz ten Hiszpan jest najmniej hiszpański z tych Hiszpanów polskich. No ale myślę, że też nie mamy z tego powodu dużych problemów, że on jest najmniej hiszpański. Dokładnie. To ja zapytam o Ramireza, bo jak już wcześniej pytałem, ale jak jesteśmy przy Hiszpanach, to no nie gra, prawda? Czyli tak naprawdę jest to wielka niewiadoma. Gdzieś tam pan powiedział między słowami, że zastanawiamy się, że nie wiadomo, że może tak, może nie. Natomiast czy właśnie to nie byłoby tym ryzykiem, o którym pan by wspominał? Że ewentualnie chcielibyśmy go na, powiedzmy, latem. Załóżmy, że bierzemy Ramireza, aczkolwiek kiedy ostatni on raz grał regularnie, niech pan powie? W lutym, w tamtym roku. Znaczy regularnie. Inaczej, ostatnie spotkanie, jeszcze dwa spotkania rozegrał w tej rundzie rewanżowej, z tego co pamiętam, w Belgii. Inaczej, może ten drugi zawodnik, który był na tej liście i prawdopodobnie na tą samą pozycję, czy był to zawodnik z zagranicy? Tak. A zdradzi pan nację? Nie. Południe Europy? Dobra, pomidor. Północ, naprawdę. W każdym razie po prostu czy jako pan teraz podejmuje pan decyzję i załóżmy, że Ramirez do końca sezonu gra gorzej niż w kratkę, to czy jakby pan miał podjąć teraz taką decyzję, to pan jest na tak, czy pan jest na nie? Mimo tego, że wie pan, że to jest niewiadoma, ale ma pan w głowie to, co pokazywał Ramirez w Polsce. Tak, tylko ja właśnie zastanawiam nawet czy on gra w kratkę, czy on też nie gra w kratkę, tylko właśnie kiedy ostatnio raz grał naprawdę na wysokim poziomie i czy on jest w stanie dzisiaj wrócić do tego poziomu, który pokazywał w Lechu Poznań, czy powiedzmy w ŁKS-ie. Przede wszystkim chce, prawda? Znaczy on chce. Znaczy myślę, że on by chciał, tylko jest kwestia na ile on jest w stanie wejść na ten poziom po takim długim niegraniu. To mnie bardziej, na tym się zastanawiam. Okej, okay, rozumiem. Czy dałoby się go po prostu odbudować na tyle, żeby był wartością dodaną do naszej drużyny? Czyli... To jest zawodnik, który też no, już nie jest najmłodszy, on nie będzie lepszy, tak? On warto, żeby wrócił do swojej gdzieś tam predyspozycji i no trzeba się nad tym zastanowić, na ile on jest w stanie wrócić do tych predyspozycji, bo oczekiwania do niego też będą wielkie, bo pamiętamy go z tych meczów, gdzie on był topowym zawodnikiem ekstraklasy i na pewno jakby przyszedł do Widzewa, to te oczekiwania byłyby, że on będzie tak samo dobrze wyglądał, albo nawet jeszcze lepiej. No u Ramireza też są problemy rodzinne, perturbacje różnego typu. Także... No tak, my to wiemy. My doskonale tak, ja też to wiem. Sytuację znamy. Czyli ten drugi to północ, czyli Wiking. Tak? Pomidor. Znaczy proszę sobie dalej dopowiadać w strony świata. Nie, śmieję się. No dobrze, to tak na koniec. Na jakim miejscu skończymy na koniec sezonu? Bo pewnie spotkamy się na koniec sezonu, już nie będzie okazji, więc pewnie przed transferami to wtedy będzie można powiedzieć coś więcej, ale tak jak pan sobie teraz patrzy, to meczu, którego się najbardziej pan obawia, jeszcze które są przed nami. Ojejku. Nie ma meczu, który się najbardziej obawiam. Nie, to nie jest tak. To nie jest kwestia meczu, który się najbardziej obawiam, bo ja też wychodzę z założenia, że to jest zespół, który możemy grać po prostu w każdym i tyle do końca, bo jest taka możliwość, ale oczywiście to jest, tak samo będą myślały inne zespoły, więc tutaj też musimy na to zwrócić uwagę. No dobrze, co do tego miejsca, tak jakby pan miał realnie spojrzeć,
na to, jak wyglądamy, jak może będziemy się prezentować w przyszłych kolejkach, bo pan ma bardziej przejrzyste spojrzenie na to, w którym kierunku idzie zespół, bo widzi pan to na co dzień. Jakby pan tak miał po prostu rzucić pierwszą myśl, która przychodzi panu do głowy, patrząc też na Lecha, prawda, który no, ma jeszcze te trudne spotkania i do tego Fiorentina, to jakby pan tak miał, oczywiście z pogoń i tak dalej, ale jakby miał pan tak ocenić nasze szanse, to gdzie by pan nas klasyfikował na koniec i gdzie by pan chciał przede wszystkim? No, chciałbym oczywiście najwyżej, więc tutaj jakby nie ma w ogóle dyskusji. Więc tutaj ja czytam tak. To jest tak, jak tutaj mówiliśmy, to jest bardzo też trudna runda, bo będzie wiele zespołów, które będą grali, będą walczyły o przysłowiowe życie. Ja mam nadzieję, uważam, że jesteśmy w stanie między czwartym a szóstym miejscem te rozgrywki zakończyć. Spadek już nam nie grozi w pana imię, w pana imię. No mam nadzieję, że nie, oczywiście mówię, no tutaj jest tak, że ja, czym więcej tej piłce człowiek jest i czym jest bliżej, tym jak mnie ktoś pyta o wynik i tak dalej, to wiem, że to jest często bardzo, bardzo trudne, nawet trudniejsze od tych, którzy mają mniej doświadczenia. Ale myślę, że jesteśmy realnie w stanie to między tym czwartym a powiedzmy szóstym miejscem powalczyć o te miejsca. Okej. Okay. To panie Tomku, ja jeszcze rzutem na taśmę mówiliśmy o tych zaskoczeniach im plus. To też znowu nie chcę pana wypuszczać, nie chcę tutaj nazwisk, natomiast ilościowo niech pan może powie, kto pana rozczarował zdecydowanie z tych letnich, znaczy ilość piłkarzy, jak pana rozczarowało. Pan Tomasz nie zdradzi. Nie ma takiej opcji. Odpowiedź już była. Właśnie. Za dużo tych pomidorów, panie Tomku. Nie, ja proszę bardzo, bardzo dużo powiedziałem i jestem bardzo otwarty. Dobra, Sławek, nie ma co. Wszyscy pokazali się z dobrej strony, to tradycyjnie ostatnie pytanie od Łukasza, który poprosił o głos i panie Tomku oficjalnie kończymy. Okej. Okay. Łukasz? No, Łukasz chyba... Chyba nie będzie pytania. Panie Tomaszu, to ja zadam pytanie. Kto spadnie z ligi, a kto awansuje? Ojejku. Nikomu nie życzę spadku, ale myślę, że Miedź się nie uratuje. No. Co do dwóch następnych zespołów, to naprawdę trudno... Ale jakby pan miał wskazać? No niech pan nie, chociaż nie, z tego nie, pomidora. Nie będę wskazywał, ale chociażby dlatego, że nie chcę życzyć żadnemu z moich znajomych dyrektorów sportowych czy trenerów spadku i... A kto awansuje w takim razie? No myślę, że najbliżej awansu mimo wszystko jest LKS. I tutaj chciałbym, myślę, że tutaj Wisła i Ruch jest duża szansa, żeby awansowały. Okej, okay. Dobra. Czyli liga będzie mocna w przyszłym sezonie, trzeba powiedzieć. No ciekawie będzie. W zależności kto spadnie też. Dobra, dziękujemy panu, bo widzę, że dyrektor sportowy traci głos. Naprawdę nam dzisiaj poświęcił bardzo dużo uwagi, za co serdecznie dziękujemy i kłaniamy się nisko, bo teraz jest wiadomo taki okres przedświąteczny, też intensywny, to tym bardziej wielkie podziękowania. I... Dokładnie, wesołych świąt. Dziękujemy panie Tomaszu za akceptację zaproszenia. Mam nadzieję, że w dobrych humorach spotkamy się po sezonie. Dobrego wieczoru, dobrych świąt i zwycięstwa w sobotę. Dziękuję serdecznie, również na święta i walki i odeg najlepsze miejsca i te pozycje, o których mówiłem. Dziękujemy bardzo, to był Widzew Redrum numer 40. Naszym gościem specjalnym był dyrektor sportowy Widzewa Łódź Tomasz Wichniarek. Dziękujemy, dobranoc, wesołych świąt dla wszystkich i do usłyszenia po zwycięskim meczu w sobotę. I nie zapominajcie o lajkach i zaobserwowaniu profilu i subskrybowaniu kanału na YouTube. To jest ważne dla rozwoju Redrum. Panie Tomaszu, tutaj pan wykręcił takie dobre liczby, także naprawdę myślę, że było dobrze. Dobrej nocy, trzymajcie się wszyscy, na razie.